Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie. Długo namawiałem Łukasza Trałkę, żeby przyszedł do Hate Parku i on się zawsze czegoś obawiał. Zawsze mówił, zawsze znajdował jakieś wytłumaczenie, żeby jednak nie przychodzić, ale wreszcie go przymusiłem. Łukasz Trałka, były już zawodnik wielu klubów ekstraklasy, no i jeden z zawodników, którzy mają największe doświadczenie w historii tej ligi, 431 meczów w ekstraklasie. Nieprawdopodobny bagaż doświadczeń i nieprawdopodobny też bagaż to złe słowo, przekrój osób, które przez całą karierę spotkałeś. Dzisiaj będzie o czym rozmawiać. Witam się bardzo serdecznie. Witam cię, witam państwa. Tak na dzień dobry, albo na dobry wieczór już. No parę razy mnie namawiałeś, ale to za każdym razem była wymówka taka dobra, wiesz. No bo ty jakiś mecz grałeś, który nikogo nie interesuje. Coś się działo. Albo mecz, a tam ze dwa razy ci uciekłem, tak wiesz, specjalnie. Mówię, taktycznie? No, taktycznie, to muszę się przyznać. Nie ten moment, nie ten czas. Wykartkowałeś się, jak to czasami w karierze bywało, że specjalnie żółta kartka. Ale wiesz, to wrócił do tego, bo to jest tak? Ciekawa historia, no raz mi się zdarzyło. Ile razy się specjalnie wykartkowałeś w karierze, żeby nie grać w następnym meczu? Bo mówiło się, że zawsze uciekasz przed meczami z Legią, bo się boisz, że je przegrasz po prostu. Dobra, raz uciekłem przed meczem z Legią i to się przyznaję bez bicia, ale w Barwach Wartych. Okej. Okay. Raz mi się zdarzyło, pamiętam, że graliśmy, no w tamtym sezonie broniliśmy się przed spadkiem, czy w sezon wcześniej. Jakaś taka historia była, że następny mecz mamy z Podbeskidziem. W Podbeskidzie ważny mecz, to z Podbeskidziem większe szanse, że wygramy. A wcześniej graliśmy na Legię. Mówię, no pojadę na Legię. Trzeba walczyć na maksa, trzeba iść jak do pożaru, śmierdzi żółtą kartką, no to mówię, dobra, to na Legię się wykartkuje i później mam Podbeskidzie u siebie. Na Legii pamiętam dobry mecz, bo przegraliśmy 3-2, chyba Jasiu Grzesiu chciał wrzucić, strzelił piękną bramkę, niech będzie, że strzelił. I później graliśmy z Podbeskidzie u siebie, wygraliśmy 2-1, albo 2-0, albo 2-1 i strzeliłem bramkę Makanom Baku, bo to wiesz, prawie moje, ale jego. I wygraliśmy ważny mecz, a i to tak, to był jedyny mecz, w którym uciekałem przed... Gdzie planowałem kartki. To zbieg okoliczności, tak? Zupełnie zbieg okoliczności. Jeszcze raz był, ale to wiesz co, przed... Okej, okay, dobra, już mamy dwa mecze, bo zaraz będą trzy. Poczekaj, bo jeszcze za kubka trochę wypiję i będzie więcej. Z Białymstokiem graliśmy. Z Jagiellonią na wyjeździe, mecz nieistotny w ogóle, a że daleko było. I to w barwach nie wiem jakiego klubu, pewnie Lecha, bo to było najdłużej. I mówię, dobra, Białystok tam, o nic, kawałek, później jakiś fajny mecz u siebie. Tak, to były te dwa mecze. Czyli generalnie widziałeś, że żółta kartka nadchodzi i chciałeś sobie wybrać, w którym momencie ma... Dwa razy. Okay. Do tej pory, jak mi się przypomniało, to dwa razy. Nie, z Legią, wiesz co, z Legią mecze to zawsze było, obojętnie w jakim klubie bym nie grał, to było wydarzenie. Bo jednak wiesz, że adrenalina rośnie, dużo ludzi ten mecz ogląda, trzy, no chce się pokazać w meczu z Legią, bo przeważnie w większości tych lat, w których byłem, to Legia grała albo najwyższe cele, albo po prostu wielokrotnie była mistrzem Polski, to fajne mecze, żeby się tak sprawdzić, jeszcze miała dobrych zawodników, tu mi zawsze, wiesz, pośpiewali trochę na Legii, to... Lubiłem taką adrenalinę, wiesz, w tej szarej rzeczywistości, tej większości meczów, to co się dzieje, to mówię, dobra, to są dobre mecze, to są mecze dla mnie i lubiłem tą grać. No, no dobra, to pociągnijmy ten temat, że coś tam na ciebie śpiewali, bo co jest dla mnie absolutnym zaskoczeniem, to jest to, jak ty skutecznie przez lata kryłeś, że jesteś fajnym gościem. To znaczy, cała Polska miała cię za totalnego gbura. Za gościa, który się niemalże nie uśmiecha. Za faceta jakiegoś wiecznie skrzywdzonego przez cały świat. Miałeś wizerunek faceta, którego naprawdę trudno lubić. I publika też cię nie lubiła w innych klubach. A potem się nagle okazało, że ty w sumie jesteś spoko gość, tylko nie potrafiłeś tego przez lata zaakcentować. Wiesz, jakbym siebie oglądał jako kibic drużyny przeciwnej z boku, to bym siebie nie lubił. To bym się nie lubił, no bo jest gość w środku, wiadomo, że nie odpuści, wiadomo, że idzie w każdej akcji na maksa. Z wyrazu twarzy
bardziej bandzior niż sympatyczny gościu, a z racji tego, że nigdy nie byłem w social mediach ani od pewnego momentu nie udzielałem wywiadów, ciężko było to naprostować. I też nie miałem takiej wizji albo nawet takiego pomysłu, żeby dobra, trzeba coś zmienić. Mi to nie przeszkadzało. Miałem jedną taką dobrą cechę, to znaczy miałem ją cały czas, teraz już mnie nie będzie potrzebna, bo mecze się skończyły, granie się skończyło, że obojętnie jakie historie by nie były, co by się nie tworzyło, co by się nie gadało o mnie, co Trałka zrobił albo co Trałka nawijał, ja wychodząc na boisko, jak sędzia gwizdał, w ogóle te historie znikały. Mi to nie przeszkadzało w graniu w ogóle. Absolutnie przez sekundę nawet o tym nie myślałem. I to był mój duży plus, bo z niektórymi historiami ciężko było wyjść i pokazać siebie z najlepszej strony, nie nosząc tego bagażu. No dobra, zawsze byłeś zawodnikiem lubianym w szatni. Zawsze inni piłkarze mieli respekt dla ciebie i wiedzieli, że jesteś fajnym, wyluzowanym gościem. Nie mówili ci, ty Trała, idź może gdzieś tam do telewizji, pokaż jaki jesteś, bo wszyscy mają cię za chama. A w sumie dlaczego? Wiesz co, to nie do końca tak było. Jak zaczynałem granie, kurde, ale to było 20 lat temu, no prawie, ponad, może blisko 20 lat, te social media jeszcze nie żyły. One się zaczęły od ciebie. Kurwa, od ciebie się to zaczęło. Przepraszam. Nie, wiesz co, to tak naprawdę ta historia, te memy, ja mam takie wrażenie, że to zaczęło się właśnie od trałkowania. Ja też mam takie wrażenie. Mieliśmy dojść do tego, ale to szybko poszło. Wiesz co, to do tego momentu, wiadomo, było przegląd sportowy, tempo, ocena, ktoś ci wystawił notę i to żyło tam chwilę, ta wystawi ci trójkę, czwórkę, on tam się, gówno się zna na tych, piłki nigdy w ręce nie miał, nigdy nie kopnął, będzie mnie teraz oceniał. To tak jakieś historie były, ale typowo takie z gazety wzięte. Natomiast internet, social media, Instagramy, Twitter i tak dalej, to wchodziło pomalutku i to jak gdyby się rozhuśtało tam od paru lat. Natomiast taki pierwszy moment, w którym poczułem to akurat na swojej skórze, było trałkowanie, ten słynny ślizg w Lubinie, na Zagłębiu, Ilja Micański, ale nikt wtedy Dziewika nie ruszył. To są jaja normalnie. Dziewik stał jak kołek na 30 mecze, dostał dziurę między nogami. Ja goniłem go ze wszystkich sił, jakie miałem, czyli prawie na 100%, czyli 25 na godzinę. I wydawało mi się, że go mam. Składa się do strzału, no mówię, no nie mogę tak zrobić, że wystawię nogi, bo będę patrzył, jak piłka wpadnie do siatki. Ślizg zaciął, pięknie to zrobił. No później nie pozostało nic innego, jak popatrzeć, jak ładnie mierzy. Jak podziwiam, jak skrzynia jeszcze tam. No bo może nie wszyscy widzowie pamiętają tę sytuację. Łukasz Trałka po swoim ślizgu po prostu rozłożył się na murawie w taki sposób i obserwował przeciwnika, który strzela gola, co potrwało jeszcze parę sekund. Liczyli mi te sekundy, było, nie chcę strzelać, ale parę tych sekund było. Natomiast jako zawodnik i też, jakbyś tam zrobił ślizg i się położył, no wiedziałbyś, że nie masz szansy go ratować, ale nie myślisz o tym, żeby próbować. Podparcie pod głowę, to wyszło tak komicznie po prostu, było tak memogenne. Bo to w tym wszystkim to podparcie, bo podparcie właśnie było kluczowe. To było kluczowe, ale powiem ci, że no pierwsza reakcja, no wchodzę tam, nie wiem, na drugi dzień czy za dwa dni do klubu, no wszyscy bekają, mówię, kurwa, co jest grane te? Śmieją się ze mnie, no nieczęsto się ze mnie śmieją też w szatni. No i pokazują mi to, ja nie żyłem w social mediach, nie sprawdzałem, nie wchodziłem na stronę, weszło wtedy, a później to w ogóle. Wyleczyłeś mnie z wchodzenia na stronę, weszło. No pierwsze wrażenie, pierwsze chwile, one były no ciężkie, no nie ma co gadać, to nie było od razu, że jestem, że mam mega poczucie humoru i duży dystans do siebie i o, fajnie, Trałki się śmieją. Nie, to przez chwilę gdzieś tam piekło po plecach. Później z racji tego, że szatnia zobaczyła, że no nie jest za wesoło, nie jestem uśmiechnięty, do tych żartów było coraz mniej, no bo też mogę, wiesz, tam coś odpowiedzieć. Ale tak, to pierwszy moment był trudny, natomiast po paru dniach, a może i tygodniach nawet. Miesiącach. Mówię, no nie, no git, no mega, śmieszne. Zobaczyłem te zdjęcia, jak wyjadę na schodach, drugi gdzieś tam leży awatar, coś tam jeszcze. Później zostałem zaproszony do kanału sportowego, do kanału Plus, do Ligi Plus Ekstra, czy Ligi, no tak, Ligi Plus Ekstra.
wymyśliliśmy, że za najlepsze zdjęcie, które mi się spodoba, chyba koszulka, piłka wtedy. Dystans do siebie miałem zawsze, natomiast to był trudny moment, bo nigdy takich rzeczy wcześniej nie było. I to później się ubrało jakoś, wiesz, tą fajną historię i teraz po latach, to od czasu do czasu, na początku jeszcze po roku, dwóch, trzech było to wygrzebywane, też się mnie, no dobra, wracają do tego nie wiadomo po co. Natomiast po jakimś czasie to było mega, mega śmiesznie, a teraz taka historia, no, że żyje 3 minuty o tych memów jest więcej a ty niż... musiałeś mnie wtedy nienawidzić. Przez mocno, kilka dni, nie? Gdzie kilka dni, człowieku, nie mogę patrzeć na ciebie. Ale to nie kilka dni, tylko parę ładnych miesięcy, może lat. Wiesz co, od tego momentu, jak to trakowanie było, ja długi, długi, długi czas nie wszedłem na stronę Weszło. Wiesz, ona ubrała się, w ogóle to nie był tylko ciężki moment dla mnie. Weszło ono ogólnie w środowisku piłkarskim, było odbierane jako... Kurde, no ktoś nas atakuje, tak? Ktoś pisze głupoty, nawet nie głupoty, pisze prawdę albo ocenia w inny sposób, niż ty byś chciał być oceniany. I to coraz więcej osób czyta, to denerwowało środowisko. I to była strona taka mocno hejtowana wśród środowiska piłkarskiego. Natomiast wiesz, no, dzięki temu też to mocno, mocno rosło i cały czas czekam, aż te procenty spadną z tego. Pamiętam, to się nie zaczekasz. W tym kubku. Słuchaj, jeszcze odnoszę się do kubka, ja całe życie oglądam Hyde Park i mówię, coś tu jest dodawane, ale... No nie, jest woda. Woda. Ale pamiętasz wtedy po tym całym krokowaniu i po tych akcjach z memami, my się przypadkowo spotkaliśmy na pokerze u naszego wspólnego znajomego. Pamiętam. I tak udawałeś wtedy, że haha, nie ma problemu, ale gdzieś tam pioruny strzelały, nie? Wiesz co, na pokerze. Fajna ekipa wtedy była. Pamiętam, że chciałem przyblefować z 2-7 i trafiłem na KK. Niestety, odczekał mi brzuch, to chyba wychodzi, a nie jest tak źle jeszcze. A trafiłem na KK i zostało sprawdzone i straciłem trochę żetonów, ale sympatycznie było wtedy. Sympatycznie. Natomiast jak się zobaczyłem, bo to zaprosił mnie kolega Kuba Tosik, on tam był chyba trochę dużo. Często przychodził. Często i dużo wcześniej ode mnie, ja to byłem sporadycznie, no to spodobało mi się. Tak, no mówię, to ty. A to jeszcze, ja wiesz, kiedy najbardziej mnie wkurwiłeś? No. To można klnąć teraz, nie? Tak, można. Polonia Bytom, człowieku, puchar dla Polonii. Kto wygra, ten zdobywa puchar. Polonia Bytom, Polonia Warszawa i Kowal przyjechał wtedy. I pamiętam, miał taki worek jednogroszówek czy dwóch groszówek. Nie, to wy mieliście dla nas. I Mierzej to miał. I słuchaj, wygraliśmy chyba 2-1, Mierzej był kapitanem i odbiera ten puchar. I Mierzej wpada do szatni i mówi, dobra, no teraz musimy zrobić jakiegoś... psikusa albo głupotę im, no, kręcą bekę z nas, to teraz musimy jakoś odpowiedzieć. Wymyślił historię, że dobra, pozbierajmy wszystkie groszówki, dajmy. Bo to znowu, żeby widzowie mieli jasność, Polonia Warszawa uważała, że wygra wszystkie możliwe trofea w Polsce, okazało się, że nie wygra nic, więc wymyśliliśmy puchar dla najlepszej Polonii w Polsce, czyli mecz Polonia Bytom, Polonia Warszawa był finałem tego pucharu i wówczas wygraliście i dostaliście piękne trofeum od nas. A okej, okay, to nawet nie zagłębiałem się w tą historię, nie widziałem po co ten puchar, ale mówię, dwie Polonie grają, jedną musi wygrać, to pewnie wiesz, coś tam się dzieje. A i Mierzej wymyślił, dawam ten worek z tymi pieniążkami i tak, niby to miało być śmieszne, ale dzisiaj właśnie z nim gadałem. Muszę wspomnieć tą historię, że to nie było smaczne. Ale z waszej strony też. Dobra. No ale tak się poznaliśmy i takie były nasze początki dosyć trudne. I szeptem się okazało, że w sumie jestem spoko. Możesz mnie pochwalić tak, teraz. No, tak. Bo ludzie myślą, że nie jestem. Nie, trzeba poznać, wiesz, trzeba doświadczyć pewne rzeczy, trzeba poznać trochę głębiej. Dobra, żartuję, nie chcę, żebyś mi schodził. A nie słodzę ci w ogóle jeszcze. No dobrze, odbieramy telefon. Halo? Halo, słyszycie? Tak, słyszymy się. No witam Krzysiu, witam Łukasz. Cześć, hej. Po półtora roku udało mi się wreszcie dodzwonić do was. Słuchajcie, ale masz pytanie jeszcze w półtora roku, czy aktualne? Nie, Łukasz, aktualne też mam do ciebie, ale półtora roku próbuję się dodzwonić. Okay. Ale wreszcie się udało. Słuchaj, Łukasz, dziękuję ci za grę w Lechu Poznań. I wcale nie jest tak, jak Stano mówił, że nie lubili cię na boisku. Najważniejsze jest to, że kibice cię cenili. Za walkę, za nieustępliwość, słuchaj. I nigdy się gro kibiców nie zgodziło, że odeszłeś z Lecha, słuchaj. A już w ogóle, że zakończyłeś karierę poza Lechem. Nie? To dla kibiców to była tragedia, nie? Bo mogłeś jeszcze rok, dwa pograć w Lechu i sobie spokojnie skończyć karierę przy 42 tysiącach w Lechu. Więc kibice Lecha są ci wdzięczni za grę, nieustępliwość, że byłeś kapitanem, świetnym kapitanem i pokazywałeś takie jaja, gdzie kibice Lecha zawsze zazdroszczą kibicom Legii, że dobierają zawodników właśnie z takich nieustępliwych, walczących do końca. Gdzie zawsze mówimy, że Lech to tacy grzeczni piłkarze.
A Krzysiu, tobie dziękuję za to, że rozjebaliście system telewizji sportowej w Polsce. No bierze, zaczynamy. No, mam nadzieję, że się rozkręcicie na dobre, słuchajcie, bo mistrzostwa świata przed nami, więc... No dobra, a poza dziękowaniem to jakieś pytanko daj. Łukasz, dlaczego odeszłeś? Co sprawiło to, że odeszłeś z Lecha? Cześć, witam cię serdecznie. No, witam. I rozłączam się, żeby nie blokować, bo ja półtora roku czekałem i pewnie Wiara też półtora roku czeka, więc... Pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiamy. Dzięki, dzięki. Wiesz co, tak zaczynając od samego początku, nie żebym tutaj mocno słodził, ale czasami no takie głosy, takie informacje, czy to na ulicy, czy jak ktoś zadzwoni, to one naprawdę dużo ważą i to jest za jakiś tam okres czasu fajna laurka i nie mówię, że mnie to nie kręci, bo to jest fajne. Natomiast czemu odszedłem z Lecha? Wiesz co, to był trudny okres dla Lecha. To nie chodziło o ten ostatni sezon. To pewnie od jakiegoś czasu, od dwóch, od trzech sezonów narastała nie tylko frustracja wśród kibiców, wśród właścicieli, wśród zawodników też, bo to jest klub, który powinien i który musi walczyć co roku o to, żeby być albo mistrzem, albo grać w pucharach i wychodzić z grupy. Takie są realia, takie są oczekiwania. Natomiast po tym okresie, po okresie prób, z których władze klubu zmieniały trenerów, próbowały z tej strony, może to zmienimy, może trenera, może zawodników i tak dalej, uznały, że to jest moment, żeby jak gdyby... Może nie odciąć grubą kreską, ale wymienić znaczącą część zespołu, jeśli chodzi o zawodników. Ponad chyba 10 nas wtedy odeszło, trener Adam Nawałka. Chcieli zamknąć tę historię, chcieli coś budować. Wiesz co, ja nie miałem absolutnie... Chciałbym skończyć w Lechu, nie mogę powiedzieć, że nie. Chciałbym grać tam i jeszcze pewnie 5 lat. Natomiast też zdawałem sobie sprawę z tego, jakie są oczekiwania, jakie są wyniki i to był ten moment, że trzeba po prostu podnieść, może nie podnieść rękę, ale zrozumieć tą sytuację. Ja o tym, że odchodzę z Lecha, dowiedziałem się wcześniej, dużo wcześniej, już w styczniu wiedziałem, że będą takie przetasowania, że ten czas i mój dobiegnie końca, dlatego ja też z właścicielami rozmawiałem wcześniej, o tym wiedziałem, wszystko wiedziałem, jak się wydarzy. Natomiast taka dziwna historia trochę, bo Adam Nawałka był trenerem wtedy i rozmawialiśmy bodajże w marcu i no był przekonany, że w marcu czy kwietniu, że zostanie jeszcze na następny sezon i chciał przedłużyć ze mną kontrakt. Natomiast z tyłu głowy miałem informację, że jednak będę musiał odejść. I tu mam taki jeden zarzut do siebie, że nie powiedziałem wtedy trenerowi, że trenerze, no mnie i tak nie będzie, także proszę na mnie nie liczyć. Ale łudziłem się, może nie łudziłem, ale miałem taką też myśl, że trener chce ze mną przedłużyć. To może były jakieś tam rozmowy z klubem odnośnie tego, że on jest na pewno przy sezon, że może osoba moja była też rozpatrywana i on... Okay, czyli właściciele ci powiedzieli, że odchodzisz, a trener o tym nie wiedział. Tylko wcześniej. Mhm. I później pewnie z trenerem rozmów do końca nie było odnośnie jego przyszłości, nie było tego tematu drużyny. Powiedz mi, dlaczego kadencja Nawałki w Lechu była taką katastrofą? No dawaj. Nie, no daję, tylko czekam, tylko myślę, jak rozpocząć to. Wiesz co, trener przyszedł w trudnym momencie, bo on... Poczekaj, daj mi, bo widzę, że minę masz taką, wiesz, skrzywą. No zacząłeś już, że będzie nudno. No. Trener przed w trudnym momencie i nie żarło. Wiesz, jak przychodzi nowy trener... No łagodnie dobra, to mówiąc, nie żarło. Nie żarło. Przychodzi nowy trener, to... no dobra, pierwszy mecz, wiadomo, na fantazji trzeba... Przeważnie wygrywa. Pierwszy, drugi, później jak następuje jakiś dołek, to po jakimś tam okresie czasu, jak już poznamy trenera, zobaczymy, jak treningi wyglądają, jak pracuje, jak zarządza drużyną i tak dalej, wtedy są... Albo jest dobrze, albo dołek, no wiesz jak jest. Natomiast trener Nawałka, ja uważam, cały czas oprócz tego miał bardzo dobry kontakt z trenerem. Jako człowiek, wiesz jak wygląda, jak się wypowiada, sposób bycia, w rozmowie, no, kot, kozak. Naprawdę poważny gość, na każdy temat możesz porozmawiać. Merytorycznie, też jako człowiek bardzo sympatyczny. Natomiast i przychodzi z całym sztabem z reprezentacji. Oczekiwania ogromne. Ja też miałem duże. Pewnie jak każdy zawodnik. To z reprezentacji, z której zrobił bardzo dobry wynik. Ciągnie ze sobą cały sztab. Wszyscy dookoła wiedzieli, że to nie jest tania inwestycja, że jednak trzeba zainwestować w trenerów. Później miał trener Wałko był mega profi. Czasami uważałem, że aż jedziesz na wyjazd. Musi być, nie wiem, dwa busy roweru za nami jechało. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Nie wiem, rosół z perliczki, ośmiornice, nie wiadomo, cudawianki. Pięknie to wszystko było ubrane i wyglądało, że przed gość pokazuje, wiesz, inne światło. To były pewne natręctwa. Trochę tak. I później przychodzi mecz, jeden, drugi, trzeci, czwarty i ja miałem wrażenie, że trener stworzony jest jednak do reprezentacji, a nie do klubu.
że jak przychodzi mecz ligowy, w którym musisz przygotować zespół przez cały tydzień. Cały tydzień musisz zawodnika trenować tak, żeby on był najlepszy w sobotę, żeby po prostu ktoś z dołku, to musisz go wyciągnąć. Ja miałem wrażenie, że ten najlepszy jest, albo był najlepszy w reprezentacji, z racji tego, że wybierał sobie zawodników, którzy są w formie, którzy są przygotowani, którzy grają dobrze w klubie. Czyli i kontakt potrafi... z ludźmi, tak, pewne oczarowanie ich, tak, natomiast pod względem trenowania nie do końca. Nie trafił może w tą grupę, w tych zawodników, natomiast po pewnym czasie, po dwóch, trzech, czterech miesiącach już odchodził, po tym całym okresie, w którym był w Lechu Poznań, no jednak jakiś tam, nie powiem, że nie smak, bo nawet później mieliśmy kontakt z trenerem, gdzieś tam dzwoniliśmy do siebie parę razy też, jak odszedłem Lecha, tylko gdzieś tam rozmawialiśmy o jakimś następnym klubie, bo ja też odchodziłem z tego Lecha, że być może gdzieś tam się ugryziemy dalej, natomiast praca taka na co dzień, a praca z reprezentacją jest zupełnie inna. Być może też nawet trenera to zaskoczyło i no, u nas to nie działało. U nas to w Lechu absolutnie nie działało. Mhm. Kolejny telefon, halo? Cześć Krzysiu, cześć Łukasz. Cześć. Słuchajcie, mam do was, mam najpierw do ciebie pytanko, Łukasz. Zagrałeś na przestrzeni swojej kariery no, mnóstwo meczów w Ekstraklasie, ale w reprezentacji zgrałeś tylko 7. I nie masz do siebie jakiegoś takiego może żalu, że nie przycisnąłeś bardziej? Wtedy w tamtych czasach mieliśmy taką średnią kadrę. I czy nie masz do siebie jakiegoś takiego żalu, że może nie skłoniłeś się w reprezentacji? Cześć, dziękuję ci za pytanie. Odnośnie reprezentacji zagrałem 7 meczów, tak? 7. 7 meczów. Tak, i same towarzyskie. Tak, i wszystkie mecze o nic, o pietruszkę. To były wszystkie hotel mecze. Na hotel. Hotel, tak. Hotel na hotel, Serbia, BC, my tak samo w takim składzie krajowym. Natomiast po tych meczach takich tureckich, tak? Tak, te zgrupowania były w Turcji, zimowe, taka reprezentacja złożona głównie zawodników Ekstraklasy jeździła. Wiesz, jak zaczynasz grać piłkę, masz o tym, żeby zagrać reprezentację. Jak dostajesz powołanie od Leo Bachakera do reprezentacji, to nie myślisz o tym, czy to jest kadra B, A, C, złożona z zawodników, nie wiem, województwa, reprezentacji, tylko Ekstraklasy. To było spełnienie marzeń, ogromne wyróżnienie. Jak jedziesz na pierwszy turecki obóz, no czujesz się fajnie. Jak jedziesz na drugi, czujesz się fajnie, ale chciałbyś więcej, tak? Chciałbyś zagrać w poważnym meczu. Ja byłem chyba na trzech tych obozach. Byłem na kilku spotkaniach, ogólnie ten okres chyba dwuletni Leo Bachakera, do którego jeździłem na reprezentację. Ja trafiłem na reprezentację jeszcze starszych zawodników, starszego pokolenia. Żewak, Artur Boruc w klacie, Lewandowski, Krzynówek, Lewandowski Robert zaczął wchodzić, Saganowski Marek. To była dobra ekipa, taka, żeby usiąść w autobusie i otworzyć gębę i słuchać. Bo tych historii, wiesz, zobaczyłem, jak to wygląda poważnie w piłce u nich w klubach, zobaczyłem, jak się przygotowują do meczu, jak wygląda reprezentacyjna gra, bo też byłem w kilku meczach eliminacyjnych na ławce albo na trybunach. Był taki moment, w którym uważam, zaważył na tym, że poważnie nigdy w reprezentacji nie zagrałem w poważnych meczach o punkty. Graliśmy mecz w Irlandii. Wtedy, co Michał Żewakow strzelił sobie całą Boruc bujak. Nie trafił w piłkę. Boruc nie trafił w piłkę i wtedy siedziałem na ławce. Natomiast do ostatniej godziny przed meczem ważyło się to, czy ja zagram, czy Tomek Wandrowski z Lecha. I to było cały czas, na treningach rywalizowaliśmy, bo ktoś miał ze środka pomocy kontuzję. Grał wtedy Mariusz Lewandowski, Mureś chyba miał kontuzję i cały czas było ja albo Bandro. I wyszedł Bandro, w przerwie został zmieniony. I uważam, że to był ten moment. Jakbym zagrał i zagrał nieźle, to uważam, że w meczach poważniejszych też bym miał szansę grać. Raz też była taka historia, graliśmy u siebie na śląskim stadionie, 90 minuta i ja ze 3 minuty już byłem rozebrany. No, stoję rozebrany i czekam, aż mi sędzia zagwizdzi, żeby mnie wpuścić. Zagwizdał koniec meczu i to był mecz eliminacyjny, w którym byłem najbliżej, a natomiast ten punkt taki kulminacyjny, w którym mogłem gdzieś tam troszkę większe piętno odgryźć na reprezentacji, to był ten w Irlandii, nie było mi dane. I szkoda, żałuję, bo uważam, że nie była aż taka duża przepaść albo różnica między tymi, co grali wtedy na środku, a mną. Bo to ja uważam, że też byłem w dobrym momencie do tego, żeby w tej reprezentacji pograć. Ale sam fakt, że w ogóle tam byłem, że zagrałem 7 meczów, to piękna historia, ale tego mogę trochę żałować, to zgoda. Dziękujemy bardzo. Okej, to mogę jeszcze jedno? Tak, śmiało. Z jakim trenerem ci się najgorzej współpracowało?
Z jakim trenerem się najgorzej współpracowało? Wiesz co, odnośnie tych wszystkich trenerów, bo to też parę historii było związanych z tym, że Trałka zwalnia trenerów, jest zwolniony trener, to Trałka go zwolnił. Z jednej strony cieszyłem się, bo nie wiedziałem, że aż ma taką moc i takie poważanie wśród dziennikarzy i kibiców. Dużo znaczy, no wiesz, jak mogę sobie trenera wymienić, to nie jest tak źle. Natomiast wiesz co, przez całe swoje granie, do tych meczów nazbierało się trochę i grałem w kilku klubach i tych trenerów, miałem teraz wywiad do kanału Plus i wyliczyli mi, miałem 29 trenerów. I wydaje mi się, że u wszystkich grałem. Wszystkich grałem od samego początku, byłem postacią wiodącą. No dobrze, a nie o to było pytanie. Ale poczekaj. Który był najgorszy? Ale poczekaj. Dojdę do tego. A to zaraz się powiem, który najgorszy, ale doszedłem, tak wiesz, w międzyczasie wrzuciłem tą historię, bo też ją chciałem wypluć. I wiesz, jak ten odchodzi i przychodzi następny, to grono trenerskie jest tak małe, to wszyscy między sobą się znają, wymieniają się opiniami i tak dalej. Jakby ktoś zauważył, że Trałka jest jakiś jebnięty w szatni albo robi jakąś złą robotę, no to przychodzi następny i go nie chce mieć, tak? No to jest oczywiste. Natomiast grałem u wszystkich i to jest jak gdyby, wiesz, cała odpowiedź na tą całą historię, pewnie chciałeś mnie zapytać. Natomiast który był najgorszy? Który był najgorszy trener? Muszę być poważny i konkretny, nie? Tak. Wydaje mi się, że przez chwilę był ekspertem telewizyjnym. Tak, oczekujemy od ciebie. Grębocki, trener Grębocki. W Polonii Warszawa on był chwilkę tylko, ale trener Grębocki, natomiast też nie. A co było z nim nie tak? Wiesz co, kurde, zaczął. Mało może. No, pamiętam taką historię, jechaliśmy na NAK Breda, na Ligę Europy. I to pewnie przez tą historię mnie tak wkurwił. Pamiętam, zatrudniony w Polonii był Holender. Scout holenderski, nie pamiętam jak się nazywa. I on był odpowiedzialny za to, żeby prezesowi Wojciechowskiemu brać zawodników i sprzedać za granicę. No i przyjechał na, pamiętam, mieliśmy zgrupowanie w Zegrzu, kolacja woła mnie. Ja po angielsku wtedy tak, wiesz, okej, okay, hot dog, takie podstawowe rzeczy. I zaczynamy rozmawiać i tam mi coś rysuje na tym, na kartce, coś mi, tu, ten, to on Birmingham. Zrozumiałem, wiesz co, biel migał. Nie, doszliśmy do tego, że gramy następny mecz w Znak Breda w lidze, eliminacja Ligi Europy, nie, chyba Liga Europy wtedy była, albo jakiejś tam Ligi Europejskiej. I mówi, że... To chyba jeszcze był Puchar UEFA. Puchar UEFA może. I mówi, że nie graj, nie musisz zagrać nie wiadomo co, nie graj cudów. Grasz na szóstce, bezpieczne granie, tam już decyzja praktycznie podjęta. Przyjeżdżają w ostatnim meczu cię oglądać i lecimy. Ja mówię, dobra, okej. No jedziemy na to na Bredę. Śpimy w hotelu, odprawa przedmeczowa i trener Grębocki wypisuje skład. Mówi, prawe skrzydło. Mówi, jak prawe skrzydło? Na prawej pomocy. Grał na prawej pomocy, a na środku zagrał Daniel Ciach. Nigdy wcześniej nie grał. 18-latek. Nie wiem, czy się coś w nocy wydarzyło, że wolą młodszego, a nie było innego i Daniel Ciach zagrał. No i słuchaj, zagrałem... No przecież ty nie miałeś prawa dobrze zagrać. No, ale żadnego prawa nawet, wiesz, to nie byłeś mentalnie gotowy na to, żeby grać na prawej pompie. Szybkości... Bez szybkości, bez dribblingu. I bez rzutki. I bez rzutki. A nie, wrzutkę to masz, raz w ziemi, raz poczekaj, doszliśmy do tego. Ale nie, no przebojowy nie byłem. Tak. I w przerwie mnie ściągnął. W przerwie schodzę do szatni i trener Grębocki mówi, Trałka, zmiana. Ja mówię, jak zmiana? No zmiana. I wtedy też ciśnienie mi skoczyło mocno. Pamiętam, takie drzwi tam były do łazienki, zostało one lekko poturbowane. I ta historia mi tak zapadła w głowę, że przez to trener Grębocki, tak. To był taki... No. To był oryginał. Pamiętam, że zabrania mu się fotografować z jednej strony. Mówił, że ma lepszy profil. Dajże prawy, a jak ktoś mu zrobił z lewej strony, to się wkurzą. Wiesz, tych trenerów wtedy w Polonii bardzo żałuję tego okresu, naprawdę. Powiem ci, z takim kapitałem, z prezesem Wojciechowskim, tyle pieniędzy wyrzuconych, straconych, można było to zrobić pewnie przez pół, zupełnie inaczej. Mógłbym to opowiadać godzinami, ale szkoda mi takich ludzi, którzy wkładają prywatne pieniądze. Szkoda mi ich, nie szkoda mi ich pieniędzy, bo i wiesz, jak ktoś daje stówkę, to pewnie no nie ma 101, tak? Mhm. Tak jak prezes Wojciechowski wtedy do tej pory dobrze żyje. Ale szkoda mi tego, że zostali oni zniesmaczeni do futbolu, że im się nie chce oglądać piłki, że oni są otrąceni, że po prostu żygają tą piłką, a takich ludzi jest niewielu i warto było ich trzymać. Natomiast prezes był dosyć osobą taką nerwową i działał pod wpływem emocji, pod wpływem ludzi, którzy gdzieś tam koło niego się kręcili. Można było wykręcić za te pieniądze dużo lepszy wynik i działać może nawet do tej pory. Mhm. Na pewno jeszcze porozmawiamy o prezesie Wojciechowskim. A bo to było pytanie, sorry, że się tak rozgadałem. I mamy od razu następne, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Jan z Warszawy dzwoni. Dwa pytania, jedno do pana Krzysia, drugie do pana Łukasza. To może zacznę od pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, co, jak wygląda sytuacja z hate parkiem z Mają Staśko? Czy to odbędzie się pan szansę taki hate park? Nie wiem, zdaje się, że ludzie od nas gdzieś tam ją zaprosili, czy też wysłali taki sygnał, że jesteśmy gotowi. No ja przegrałem zakład, muszę go zrealizować, chcąc, nie chcąc, ale nie mam odpowiedzi finalnej, nie wiem. Najbardziej szczera odpowiedź jest nie wiem. Rozumiem. Panie Łukaszu, to teraz pana sprawa. W 2017 roku w trakcie meczu z Legią Warszawa dostał pan butelką szklaną w głowę. To byłem ja. Także w końcu przyszła okazja, bardzo chciałem pana za to przeprosić. Wyciągnąłem bardzo sporą lekcję moralną. I mogę robić grzecznym chłopcom. Nie trzymam, bardzo dziękuję. Nie no, poczekaj, czekaj, tak się szybko nie rozłączy. Okay. Dostajesz szklaną butelką? Wiesz co, parę razy zostałem po uszach na trybunach, ale to głównie okrzykami, natomiast szklana butelka, plastikowa, no pewnie coś takiego się wydarzyło, natomiast wiesz, jak gry z Legią, emocje buzują i nawet mogę nie zauważyć tego faktu, ale bardzo jest mi miło, że przyszedł moment refleksji, bo fajnie, no, że ktoś dzwoni. Dlaczego ty rzucasz ludzi butelkami? O właśnie, pytanie, za co chciałeś mnie wtedy uderzyć? Może rozwinę. Ogólnie to była sytuacja taka, że ja byłem świeżo po maturze, za dużo alkoholu, za dużo emocji. I po prostu no, głupota alkoholowa. No, nie jestem w stanie teraz wytłumaczyć się z tego. Znaczy ja szanuję to, że się do tego przyznałeś publicznie i przeprosiłeś Łukasza, ale mimo wszystko nie mogę tak nie wykorzystać tej sytuacji, żeby ciebie dopytać. Ale matura zdana? Tak, tak, matura zdana. To wybaczone. Ile ty miałeś, promili, że pomyślałeś, że a rzucę sobie w Łukasza trałkę butelką? Myślę, że to było po 0,7 wódki i 6 piwach, więc... Wow. Okej, okay, rozumiem, wszystko jest jasne w tym momencie. A powiedz mi, dlaczego akurat w trałkę? Nie wiem, tak mi po prostu ręka się rzuciła. Czyli to nic osobistego, po prostu... Nie, po prostu czysta głupota, jakby naśladowanie patologii Legii Warszawa. Najmocniej przepraszam. Nic nie naśladowanie wszystko... patologii, bo to ty byłeś tego dnia tą patologią, nie zwalaj na innych. Tak, to prawda. Dobra, nie rób tego więcej. Drogie dzieci, które nas oglądacie, nie pijcie za dużo alkoholu, a już na pewno nie rzucajcie w ludzi butelkami. Żeby to się nie zdarzało, tak. Bo może się różnie skończyć, także okej, wszystko jasne. To 2017, takie to 5 lat temu. Tak, w maju. Okej. Dzięki, na razie. Dzięki. Nie wiem za co dziękuję, ale okej, zobaczymy. Ty, no to cuda się dzieją. Zadzwonił jeszcze tylko Misiek, nie musi zadzwonić i przeprosić Dino Bardzo za rzut nożem i już możemy zamykać ten program. Na to, że ty jesteś postrzegany trochę jako osoba antypatyczna, co w ogóle nie jest prawdą, jak się ciebie pozna, to jesteś mega uśmiechniętym człowiekiem. Wpływ ma też pewne nagranie, prawda, z autokaru, gdy kibice chcieli was w pewien sposób zdopingować przed wyjazdem do Warszawy, zdaje się. No i powiedziałeś wtedy słynne słowa. To nie ja, daj spokój, dzień. To nie powiedziałeś ja. Słynne słowa, czyli po co bijesz w autokar, ty pało i no jechana. I wtedy tak. Wiesz co, to był chyba najtrudniejszy moment w całym moim graniu. No nie, chyba najtrudniejszy, zdecydowanie najtrudniejszy. I wiesz, jakbyś grał w klubie, nie wiem, rok, półtorej, nawet dwa i wiesz, że wyjedziesz z tego klubu. Wiesz, że tam grasz, po prostu był kontrakt, trzeba siano zabrać, trzeba zagrać, pokazać się dobrze, jechać dalej. To pewnie ta historia, bo ona by długo w głowie nie siedziała, nie przeżywałbyś tego mocno. Natomiast jak jesteś emocjonalnie związany z klubem i chlapnąłeś taką głupotę, jest to takich rzeczy, takich historii, jest miliony na świecie i w każdym samochodzie, w każdym autobusie coś się wydarzy, ktoś zatrąbi, zawsze ktoś tam coś odpowie. Kiedy nie ma takiego szczęścia jak ja, że się trafił Niki Bile, siedział z tyłu i chciał nagrać kiboli. Nie, teraz wiesz, mogę się pośmiać z tego, ale to był chujowy moment, to był trudny moment, przepraszałem za to, bo to nie było ani zamierzone, ani celowe. Ci, co mnie znali, ci, co wiedzieli, jak działam w szatni, ile dla mnie ten klub znaczy, ile dla tego klubu zostawiłem zdrowia. To było okej. Z kibicami też to zostało wyjaśnione, bo też większość z nich... Jak wyglądał proces wyjaśnienia? Wiesz co, też większość z nich, mówię z Gwardii Wysokiej, mnie znała. Znała mnie osobiście, wiedzieli, jak jestem człowiekiem, jak podchodzę do Lecha,
jak to wszystko wygląda i wiesz, no wiadomo, to nie powiedziałem, jak trałem ci stało, no okej. Okay. Była pogawędka taka dosyć poważniejsza, natomiast zrozumieli tą sytuację, bo oni, wiesz, no to nie było coś, tak jak ci powiedziałem, te sytuacje u nich szczególnie w życiu zdarzają się często w różnych okolicznościach, natomiast ja miałem dużego fuj pecha jest akurat, że to tak, laptopem to było wieszone, natomiast później ciągnęło się to trochę, nie ma co gadać i to też mnie bolało długo, do tej pory gdzieś tam wracam do tej historii, to nie jest ona sympatyczna i to nie jest też tak, że się uśmiecham i idę dalej. Starałem się to jakoś wyprostować, chciałem... A wychodziłeś na murawę i czułeś spojrzenia ludzi, o Jezu, oni pewnie właśnie myślą sobie o tym, co powiedziałem w autokarze. Wiesz co, dało się to odczuć, tylko tak jak na początku powiedziałem, mam taką cechę, że wychodzę na plac i w cudzysłowie idę zabijać. Wiesz, no, grałem na pozycji numer 6, za to mnie tutaj sprowadzili, za to jak gram, jak walczę, jak to, co pokazuję na boisku i za to mi płacą. I to była moja robota i dawałem się wszystko zawsze. Natomiast nawet na rozewce, wiesz, tam pojedyncze głosy się zdarzały. Jak to się zdarzało wśród kibiców drużyny przeciwnej, okej, okay, tak, no przyjechać z Lecha, walczy na Lecha i drużyna przeciwna nie musi się kochać, ani kibice na pewno też nie. Jak zdarzało się to wśród swoich kibiców, to to bolało najbardziej. Natomiast ciężkie tygodnie, ciężkie miesiące, starałem wziąć ten plecak na siebie, z całą tą historią grać, biegać i tak dalej. I później był taki moment, w którym mogę odejść. Pojawiła się oferta z Konia Sporu, trenerem był Jan Urban. I pojawiła się oferta z Konia Sporu, był już tam Barry Douglas. I to była dobra oferta. Wiesz, jak patrzę na finanse, to no, zarobiłbym pewnie ze 3 albo 4 razy tyle, co zarabiałem w Lechu. I mówię tak, no... Ten klub, cała ta historia, dużo mu zawdzięczam, chciałbym tu w Poznaniu zostać, chciałbym tu żyć i tak dalej. No nie mogę teraz sobie pozwolić na to, że odejdę stąd, ucieknę jak szczur i cała ta historia zostanie. No nie mogę tego zrobić, ale biłem się z tymi myślami bardzo długo, wiesz, z drugiej strony, dobra, wyjeżdżam z Poznania, jadę do Turcji, ta historia pewnie gaśnie za pół roku, za chwilę gaśnie, jutro gaśnie, bo mnie nie ma. Mhm. Zarobię trochę siana, zarobię trochę pieniędzy na, bo tam miałem ponad 30 lat już, może już to taka oferta nie przyjść, jakoś tam, wiesz, sobie poukładam pewne sprawy, trochę zarobię, odłożę i wrócę pewnie za jakiś czas. I ostatnio gadałem z Barrym. Barry mówi, że przyjdź, fajny klub, wypłacalny, przyjeżdżaj. Okej, okay. Gadam z chłopakami tam niektórymi, też by pewnie pojechali. I mówię, dobra, ostatnia rozmowa, idę do Janka Urbana, z którym... To miałem dobre relacje, taki, znasz Janka trochę, to mega człowiek. Podpowie mi. A tak po cichu liczyłem, że wiesz... Jestem ważnym zawodnikiem Lecha, dla niego też pewnie będzie chciał mnie zatrzymać. Będzie chciał mieć takiego zawodnika. Idę do trenera, skończył się trening, gadamy coś tam w kółku, my też taka sprawa i przedstawiłem tę sytuację, on mówi... Trawa, może nie być takiego momentu już, jedź, zarób te pieniądze. Możesz już nigdy nie wyjechać, zobaczysz inny świat, inną kulturę, inną ligę i tak dalej, i tak dalej. Przyszedłem do pokoju, położyłem się na łóżku, przykryłem się poduszką, wyjechałem. No tak, to nie przypuszczałem, że tak będzie. Kluby się dogadały, ja odnośnie kontraktu też byłem dogadany. I w międzyczasie zdecydowałem, że nie zostawię tej historii, zostanę. Obojętnie ile mi tu nie będzie dane grać, to będę się starał pokazać z jak najlepszej strony, żeby Czyli gdyby nie ten autokar i nie ta pała, to byś odszedł do Turcji? Mogłoby tak być. To cię bolało, że będziesz postrzegany tak. jako człowiek, który uciekł przed tą całą presją, tak, hejtem? Tak. Nie jestem takim człowiekiem i mało tego, nie odszedłem wtedy za pół roku w zimie. Znowu był koniaspor, znowu ta sama oferta i znowu nie odszedłem. Powiedziałem, że już nie odejdę i zostanę do końca, aż po prostu zgaśnie mój kontrakt, nie będą się przedłużyć. Obojętnie, jakby się ta historia nie skończyła, to nie ucieknę, stąd zostanę i będę na maksa walczył. I nie żałuję w ogóle. Ani przez chwilę nie żałowałem. Wtedy był to trudny moment, natomiast po kilku latach, po tym jak to się ułożyło, później Dwarta, cała ta historia, jak wszyscy troszkę ochłonęli z tej historii, zobaczyli mnie z drugiej strony, jak zobaczyli mnie, że potrafię zdanie złożyć, że jestem normalny gość i tak dalej, to wszystko się tak ułożyło, że to była naprawdę bardzo dobra decyzja i nawet te pieniądze trochę pewnie by mnie nie wynagrodziły. Trochę mnie, brzmi to zbyt cukierkowo. Ale tak było, to co mam ci powiedzieć? Masz po prostu oferta była za niska. Nie była za niska, mogę ci powiedzieć, ile była ten. Ile? 500 000 euro netto.
500 tysięcy euro netto. Netto, tak. Okay. Czyli w Lechu zarabiałeś 125. Poczekaj, niech to policzę, po ile jest teraz kurs. Coś za mało, w Lechu musiałeś więcej zarobić. Troszkę więcej, no to tam. Tylko wiesz, to tam netto, netto, mieszkanie, samochód, to jest prawda. No, coś mi się tu nie zgadza. Nie mogę policz, no. Okay. No 500 euro netto, netto, netto. I tu w Lechu, wiesz, no też nie byłem. Czyli nie było przebitki razy 4, tylko razy 2. Nie, dwa, razy 3 mówię. 3-4, tak? 3 razy 3-4, no to 3, okay. No. No ale kontrakt na 2-3 lata, 2 chyba plus 1. Dobry grosz, żeby zarobić. Nie miałem przedstawić ofert, albo nie wiem, dużo ofert, żeby wyjechać i dobrze dostajesz jedynkę gdzieś, nie wiem, w Bundeslidze. No nie było ofert takich. I też zdawałem sobie sprawę, że pewnie to może być jedyny moment, żeby wyjechać, nie? Za poważne pieniądze. Ale dopytam jeszcze o tą sprawę z autokarem, bo ciekawi mnie ona też pod innym względem. No. Z zarządzania mediami społecznościowymi wewnątrz drużyny. No bo kryzys wybuchł, dlatego że Niki Bile wrzucił Insta Stories czy coś takiego. Mm. Czy mieliście potem jakieś zebranie wewnętrzne i powiedzieliście sobie, słuchajcie, tak więcej nie może być. Jak ktoś nagrywa coś w autokarze, to musi zapytać, nie wiem, o zgodę albo pokazać komuś innemu do akceptacji, jak taki filmik ma wypłynąć. No bo na sam koniec trzeba mieć troszeczkę w ryzach i trzeba kontrolować cudzoziemców, którzy czasami nie mają pojęcia, mają dobre intencje, a robią krzywdę zespołowi. Wiesz co, mieliśmy później taką rozmowę, natomiast nie tak na gorąco. Po jakimś czasie mieliśmy rozmowę odnośnie właśnie tych filmików. Dla mnie to była ciężka rozmowa, ale nie dlatego, że to się wydarzyło, tylko dlatego, że ja tam nie żyłem w ogóle, ani nic nie wrzucałem, nie widziałem to Instagramy, te rzeczy, to w ogóle nie moja bajka, nie moja historia. Natomiast no, trzeba było te sprawy uregulować. No, to zdarzyło się raz i to było mocne uderzenie. I pamiętam, że mieliśmy taką rozmowę, że jak jedziemy w autokarze albo gdzieś mam jakieś, nie wiem, no, obojętnie przedmeczowe, zgrupowanie, ogólnie spotykamy się razem. No nie ma robienia filmów, nie ma, to znaczy są, natomiast jak wypłynie, ktoś rzuci na Instagram, na cokolwiek, to już nie chcę strzelać, ale między 5-10 koła, bo 10 tysięcy była kara za to, że ktoś takie coś rzuci. Natomiast wtedy to mogła dla mnie być już żadna kara, już to wszystko poszło i to mogło być i złotówka albo nic, ja już 100 koła, obojętnie. Ale była 5-10 tysięcy i... I czy ktoś coś rzucał? No tak mocnego nie. Mhm. Dobra, telefon kolejny, halo. Halo, cześć. Cześć, witam. Cześć Łukasz, cześć Krzysiek. Ja chciałem tylko powiedzieć, bo tak na początku Łukasz mówił, że nie udzielał wywiadów, żeby nie był w mediach i że był taki, jakby to powiedzieć, nikt za bardzo o nim nie rozmawiał i był taki nijaki. Według mnie był bardzo ważną postacią, bardzo ważną dla klubu, dla Lecha i zawsze jak ktoś słyszał nazwisko Trauka, to wiedział, o kogo chodzi, wiedział, że jaki to jest gość i wiedział, że no, sportowo też jest bardzo dobry. I według mnie ten sezon no, niefortunny z Bielicą, to wtedy nie zdobyliśmy mistrza, to tak bywa po prostu w piłce, że po prostu raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale ten Lech był jakiś i z Gajowym, z Darko, fajny zespół robiliście w środku, fajną drużyną byliście i zawsze się będzie pewnie to wspominać, że to była jakaś drużyna, nie? Druga taka sprawa, Krzysiek mówił o tym wykartkowaniach Łukasza na mecze jest Legią. Ja pamiętam, że jak ja obstawiałem kupony i tylko patrzyłem, czy Łukasz jest w składzie, bo tam żółta wchodzi jak w masło i fajne jest kursy były, więc można było tylko zarobić. Więc ja tylko czekałem. A zarobiłeś parę groszy na ty? Skromnie, bo skromnie, ale to się zawsze trafiło. Ty skromnie, a Łukasz cały dom zbudował. A no chyba, że tak. No to gratulacje. A jeszcze jedna sprawa, tak już omijając trochę dzisiejszego gościa, bo ostatnio próbowałem się dodzwonić do trenera Michniewicza. I tak trochę do ogródka Krzyśka, bo często się mówi, że Arek nie strzela bramek w ważnych sytuacjach i dalej. I oczywiście Karol Świderski jest fajnym napastnikiem, ale był, no ostatnio niefortunnie też parę razy nie trafił w bramkę i ja sobie tak wyobrażałem, jakby to Arek nie trafił, co by się działo w mediach. I tak po prostu, no bym chciał, żeby już temu Arkowi odpuścić te nietrafione sytuacje, bo to się zdarza nie tylko jemu, tak jak widzimy i to tylko tyle. Ale nikt go specjalnie atakuje, tylko zdaje się, że on ma taki bilans, że przez ostatnie 5 lat strzelił 5 goli w kadrze i po jednym rocznie, tak, z tego co kojarzę. Tak, zgadza się, ale Krzysiek sam dobrze wiesz, jakie on ma historie zdrowotne i
no i po prostu ale to tak wygląda. W porządku, no tylko jakby świat piłki jest brutalny, jest iluś tam ludzi, którzy chcą być na jego miejscu i chcą go zastąpić. O w tej kim to jest? Bo nie, nie. O Miliku. O Miliku, okay. Oczywiście, ja wiem, tylko że was dużo osób ogląda i później wszyscy mówią, że bo Milik nie trafia i tak dalej. No każdemu się to po prostu zdarza, a od was to wybrzmiewa bardzo mocno, nie? Jeżeli mi chodzi o odbiór takiego kibica, takiego niedzielnego, co ogląda jeden mecz na miesiąc. Ale już nieważne, ja chciałem tylko dziękować Łukaszowi za dobrą grę w Lechu i chciałbym, żeby w końcu w Hyde Parku, w kanale sportowym miał jakiś program, bo pamiętam, z tego co pamiętam, to jakiś tam miał być wtedy z nim. Coś tam będzie chyba, co? Dziękuję bardzo. Dzięki. Łukasz, porobisz coś, czy nie? No porobimy, tak, podziałamy. Gdzieś jakieś plany są, coś tam się rysuje, może coś tego fajnego wyjdzie. Nie wiem, czy co, chcesz zdradzać, czy tam w ogóle... Nie będziemy dobra. Zdradzać. No dobra, będzie... po niech rośnie ciśnienie. Tak. A było jakieś pytanie, bo tak... Nie, chyba tylko podziękowania były uznanie. W sumie, bo może ty jednak masz... dobrą prasę, że tak powiem, albo dobrą opinię. Nie, wiesz co, bo to też jest... mocno przekoloryzowane. Nie miałem nigdy jakichś tam większych problemów ani poza tą akcją. Tak naprawdę tylko ja też miałem taką cechę, ona była głupia. Teraz bym już pewnie tego tak nie robił. Obojętnie co się nie działo, to oczywiście musiałem wychodzić przez szereg i brać to na plecy, bo miałem poczucie takie, że wiesz, jak jesteś kapitanem, jak coś się dzieje źle, no to nie wiesz co z tyłu, tylko idziesz do przodu i trzeba to zebrać, trzeba gdzieś tam... Nie wiem, czy we wszystkich akcjach uczestniczył, tak? Wcześniej użyłeś takiego słowa dość brzydkiego, jeśli mówimy, używamy go w odniesieniu do ludzi, ale ono czasami w odniesieniu do ciebie padało, mianowicie szczur. Kojarzysz? No. W pewnym momencie było tak, że ludzie mówili, że ty jesteś kimś, kto wynosi jakieś informacje albo źle zarządza szatnią, albo w pewien sposób robi trenerom pod górę. I wtedy właśnie padało to słowo szczur. Nie wiem, czy to do ciebie docierało, na ile to cię też, też bolało. No bo jakby w pewnym momencie stałeś się... w internecie jakimś takim totalnie czarnym charakterem i człowiekiem, na którego zrzucano już całą odpowiedzialność za każde niepowodzenie w Lechu Poznań i dorobiono jakieś zdumiewające historie do twojej osoby. Nie, wiesz co, nie. To akurat co teraz przytoczyłeś, to nie trafiało do mnie z racji tego, że ja nie żyję w tym internecie. Mhm. Nie żyję w internecie, nie żyję tymi historiami. Natomiast to nie miało żadnego... Tak, teraz mówisz, tak sobie myślę teraz. To nie miało żadnego przełożenia. A dzwoniłeś kiedyś jakiegoś trenera? Nie. Poszedłeś do działacza, powiedziałeś, wiecie co, ja to się nie wtrącam, jestem tylko piłkarzem, ale ten trener to nie jest za dobry. Nie, nigdy nie dzwoniłem trenera. A chciałeś? Nie. Wiesz co, kurde, nie wiem czemu, ale 99% trenerów, których miałem, miałem bardzo dobre relacje, albo mam do tej pory, no, z większością. Mm-hmm. Miałem kilka zapytań takich w klubach, jak był ciężki okres, albo nie żarło. I działacze decydowali się na to, żeby zmienić trenera, to miałem ze 2-3 zapytania takie, czy co myślisz, że to jest dobry moment, czy nie. Nawet ostatnio miałem takie zapytanie w Warcie odnośnie trenera Tworka. Czy... Też był trudny moment, nic nie mogliśmy wygrać, nie mogliśmy bramki strzelić. W tym ostatnim sezonie, w którym jak został zwolniony, to wszyscy tam mocno naciskali, że jak to jest możliwe, że ten Tworek odszedł i to jest po takich wynikach i tak dalej, żeby zwolnić trenera. I miałem zapytanie, bo to było tak, że była przerwa na kadrę, przed przerwą na kadrę. Czy zwalniamy trenera, czy nie, bo tam on, jak gdyby władze już musiały mieć plan B, szukały trenera. I dostałem pytanie, ja mówię, że po całej tej historii, tak z trenerem jako drużyna byliśmy mocno zżyci i w większości czasu podejmowaliśmy niektóre wspólne decyzje. Powiedziałem, że nie, że to nie jest ten moment, jest następna przerwa na kadrę za miesiąc, czyli za 4 mecze bodajże, 3-4 mecze. I zobaczymy, jak w tych meczach pójdzie, jak nie uda się jak gdyby podnieść tej drużyny, nie uda się zapunktować, no to być może to będzie ten moment, żeby trenerowi podziękować i za miesiąc został trener zwolniony. Mhm. Nie, ja nie mówię, że to była moja decyzja, żeby go zostawić. Natomiast jak zapytałem o zdanie... Nie, twoja decyzja była, żeby go zwolnić za miesiąc. A jakbyśmy wygrali? A nie wygraliście. No jakbym powiedział, że nie teraz, to teraz był zwolniony, już miesiąca by nie było. Zależy, jak popatrzę na tą stronę, wiesz. Czyli ja uważam, że broniłem trenera jeszcze przez miesiąc. Nie, później, ale później już mi się nie pytali, czy zwolniłem, czy nie. W Lechu nigdy nie miałeś takiego pytania?
Nie, bo to w Lechu te plotki narastały przede wszystkim. Nie. Żeby zwolnić trenera albo spytać, czy to jest ten moment, nie. Albo zapytania, czy ten trener to jest w porządku, czy nie w porządku. Co wy jako piłkarze o nim uważacie? Nie ma. Wiesz co, nie, w Lech to jest, nie wiem, jak w innych klubach, natomiast tam trochę to inaczej wygląda. Trochę więcej osób myśli nad tym, czy zmienić trenera, czy nie, a nie jedna, ani nie dwie. I wiesz co, odnośnie zmian tego, zmian trenera, to też zawodnicy, którzy grają, czy pierwsza jedenastka, dwóch, trzech zawodników, którzy są blisko pierwszej jedenastki, czterech, walczą o to. No to jak spytasz któregoś z nich, czy zwolnić trenera, no po co ja gram u niego? Ja mam płacone za to, że gram. Za to, że wygram mecz, mam wejściówkę, mam premię i tak dalej. No po co masz zwalniać trenera, jak grasz? Jak jesteś wiodącym zawodnikiem danego trenera, to po co masz go zwalniać? Przyjdzie następny, nie wiesz, czy wiesz go, czy nie. Nie wiesz, czy on będzie cię cenił, czy nie i tak dalej. No to jest, dla mnie to jest, no, ja sobie nie wyrażam takich sytuacji, historii. No, dobrze się czujesz u trenera, grasz wszystko od dechy do dechy i przychodzą do ciebie, tak, zwalniają trenera, przychodzi, nie wiem, zagraniczny trener i mówi, ty mi nie pasujesz. Wyjazd. No, każdy wiesz, jak szanujesz miejsce, w którym jesteś i tak dalej, no to chcesz grać. No. To jest oczywiste. No. Chyba, że ktoś nie chce grać. No dobrze, pytanko następne od naszego widza. Halo. Cześć Krzychu, cześć Łukasz. Cześć. Mam pytanie do Łukasza jedno. Jak wspomina swoje początki Piotrkowi i Piotrku w Trybunalskim? Wow, piękne czasy, bracie. No ja jestem właśnie z Piotrkowa i dlatego się pytam, jak tam ci się grało? No zaraz ci to wszystko powiem, tak w takim szybkim skrócie. Wiesz, ja trafiłem do Piotrkowi z Iglopolu Dębica, byłem na testach. Tak. Byłem na testach. Tydzień, dwa tygodnie, w czterech czy pięciu chłopaków przyjechaliśmy. Bogusław Pietrzak, trener, nas ściągnął na testy. I zostałem z kolegą Bartkiem Sopkowiczem. Mieszkaliśmy wtedy w Gutowie, pomiędzy Łodzią a Piotrkowem. Tak. W Gutowie oni mieli tam okres był, że reprezentacja tam miała okresy przygotowawcze. Tak, że wtedy jak ja mieszkałem, tam nie śmierdziało niczym, nie żeby tam reprezentacja przyjechała. Wiesz co, tam był jeden dom, taki normalnie, tak. Domek dwupiętrowy, pani Ewa, która gotowała i pan, jej mąż, aj, zapomniałem jego na imię, który ogarniał boiska. Był ten dom i tylko dwa boiska, kuchnia i ala siłownia, to znaczy na siłowni był Atlas. I my tam mieszkaliśmy, natomiast reszta zawodników mieszkała w Łodzi, dojeżdżała na treningi do Gutowa, graliśmy w Piotrkowi. Ale całej tej historii Gutowa nie będę opowiadał, bo szkoda czasu, ale była piękna. Natomiast jak mi się grało w Piotrkowi, no dla mnie to było wow, wiesz, przychodzisz jako junior z Iglopolu, masz o tym, żeby dostać się do większej piłki. Dla mnie pierwsza liga wtedy w ogóle, seniorzy. Że mam propozycję, to był spełnienie marzeń. Wyjeżdżam z domu. Wyjeżdżam z domu po to, żeby grać poważnie w piłkę i zarabiać pieniądze na tym. Żeby ktoś za to płacił. I pojechałem do Piotrkowi, dostałem pierwszy kontrakt. Pamiętam, 1500 zł wtedy dostałem. I początki tam wchodziłem parę razy. Czasami się zdarzało zagrać połówkę. Natomiast trafiłem do takiej mocnej szatni, do szatni trochę chłopaków doświadczonych było. Grzesiek, Krysiak, Tomek, Lenart. Tam życiowo mnie mocno poustawiali wtedy, tak. Przeszedłem fajną szkołę, większość, to znaczy trochę rzeczy przeniosłem do życia i one były przydatne. Fajną szkołę czy fale? No fala była, trochę tak. Trochę. Ale dzisiaj z perspektywy czasu uważasz, że taka fala ma sens i kogokolwiek rzeczywiście przygotowuje do większej piłki, czy to jest po prostu znęcanie się nad młodszymi? Wiesz co, kilka z tych rzeczy przyniosłem pewnie do życia swojego takiego normalnego, że one były im przydatne. Szacunek do starszej osoby na pewno, nie? Szacunek do starszej osoby, trzeba znać miejsce i tak dalej. Trochę pokory, dużo pokory. Wiesz, to takie, wiesz, noszenie piłek, przenoszenie czegoś i tak dalej. Mm-hmm. Wtedy to się, albo do tej pory uważa się to za falę. Ja uważam, że nie, że to jest troszkę, tak jak wspomniałem wcześniej, pokory w Anglii. A co było w Anglii, nie tak? Wiesz co, no było parę rzeczy takich. No, zawsze być na końcu, nie? Zawsze być na końcu, jak cię coś bolało, na przykład chciałeś do masera, to możesz przyjść, wiesz, za rok, za półtorej, albo jak już nikogo nie będzie, maser wbije kawę, no, żeby ci coś pomógł, nie? Bo cię boli coś, albo no takie, no było takich kilka momentów, albo jak tam, wiesz, usiądą na ciebie grubo, przyjechał opak z mojej miejscowości, średnio tam, wiesz, buty jakieś, nie najwyższy sort Adidasa, tylko jakiś tam trzeci, koszulka w serek i spodenki Nike, no to tam beka leciała z dwa tygodnie, jak jesteś mało odporny na to, nie masz jak gdyby dystansu do siebie i bierzesz to do siebie,
trzeba rękę podnosić i uciekać wtedy. No. Dużo chłopaków odpadało i wtedy też jak przyjechali, my w czterech przyjechaliśmy, dwóch, czterech czy pięciu, już do końca nie pamiętam, dwóch nas zostało. Natomiast dwóch było, jeden był lepszy ode mnie, był lepszym zawodnikiem, był mega szybki. I później już nie zdecydował się wtedy na przyjazd do Piotrkowi, już nie grał w piłkę później. Zakończył granie, pograł trochę jeszcze w Iglopolu, tam w juniorach i nigdy się nie dostał nigdzie. No, miało to swoje plusy i minusy. Natomiast sam Piotrkowi odbierał fajnie, bo to był taki pierwszy krok. Później razem przenieśliśmy się do Szczecina. Pamiętam historię, ale to zobacz, ile lat temu, bo mecz, już jestem przebrany. Mhm. Na mecz mamy wychodzić. Rozrzewka. Wychodzimy na rozrzewkę. Pierwszy zespół wychodzi na rozrzewkę na stadionie Piotrkowi. Ja już jestem przebrany do tego, żeby wyjść na mecz i chłopaki mówią, żebym podskoczył do Lidla po pistację. Ja mówię, kurwa, jak do Lidla, człowieku, za chwilę mecz mamy poważny. Nie, normalnie, no, pistację im na oto. No ja w tym stroju meczowym, wiesz, w korkach, wziąłem pieniądze, poszedł do Lidla i to wtedy były takie worki kilogramowe tych pistacji. Kupiłem kilogram pistacji do kieszeni załadowane na ławkę. Poszedłem na mecz i jedliśmy pistacje na ławce cały mecz, ci co nie grali. Także, no ale to kurde, to były dawne czasy. Ale Piotrkowia sama fajna. Wiem, że teraz tego stadionu już nie ma nawet, nie? Tam jakiś... Nie ma, wiesz, teraz nie ma tego stadionu. W ogóle ten klub już nie rozwinął się. Pod twoim, bo można powiedzieć, wyjeździe, to już ten klub zaczął spadać tylko w dół. Teraz to jest jakaś klasa okręgowa, czy no nie wiem, co tam nawet. Ale nie wiązałbym tego z odejściem Łukasza akurat. Nie, to naprawdę tak się stało, że miasto wtedy zrezygnowało. Tak, nie, że chodzi to. Ja się... Nie. Ale... Dzięki za wypowiedź, dzięki Krzychu. Dziękujemy. I chciałem pozdrowić tylko swoją dziewczynę, Asię. Cześć i Asia też pozdrawiamy. Cześć, na razie. Cześć. Pozdrowienia dla Asi. Słuchaj, powiedziałeś, że masz 29 trenerów, podałeś też tego, miałeś 29 trenerów, podałeś nawet tego najgorszego. No. A który był największym oryginałem? O, poczekaj, który był największym oryginałem? Trochę może José María Baquero. Dlaczego? Trochę może Piotrek Tworek. Piotr Tworek, on fantastycznie się ubiera, bo to pozdrawiam trenera, jak ogląda. Wiesz, jakieś koraliki, bociki, wiesz, to takie spodnie mocno podwinięte, torebeczka Louis Vuitton, tu coś, włos do góry, tam niewiele włosów trenera jest, reże, tu trzeba to robić tak jak Łukasz już teraz. parę włosów zostało u trenera, ale mocno je pilnował. Miał takie fajne podejście, tak wiesz, do zarządzania grupą. Do podpompowania to kot, nie? Takie... A Baquero? Dlaczego jego akurat wymieniłeś na pierwszym miejscu? No tam spokojnie zawsze, wiesz, tu nie wiem chyba, czy pali fajurkę, czy jakieś piwko sobie popijał, wiesz, rozłożony na fotelu, dużo historii. I wiesz, samo przyjście Baquero do polskiej ligi, samo przyjście do Polonii Warszawa, jak trochę się orientowałeś w piłce i no, musiałeś znać nazwisko Baquero i mieliśmy odprawę i nawet nie gadał o meczach. Tylko gadał o swoich jakichś tam graniu, gdzieś był tam w Kolumbii czy gdzieś, grał, opowiadał jakieś tam historie, to otwierałem, nie wiem czy to była prawda nawet, ale otwierałeś buzię i mówisz wow. I to się tak słuchało, jakbyś jakiś mentor, jakbyś patrzył w obraz. Mówię, kurde, ale chłop miał życie, ale chłop przeżył i tak dalej. I na początku, pierwszy miesiąc, dwa, no wierzyłeś mocno w to wszystko, bo będzie co mnie pokazał na treningu, to musi działać, wiesz co chodzi, no grał poważnie, to działa na pewno, to musi działać. No i zaczęliśmy grać w piłkę, ta piłka się cieszyła. Mhm. Pamiętam, że początki były fajne, a później jedno piwko za daleko pewnie z prezesem Wojciechowskim. A prezes Wojciechowski jest dosyć mocną osobą, taką wiesz, niecierpliwą energetyczną i José María chyba tam jak... Nie chcę pomylić, ale wydaje mi się, że chodziło też o jego brata Jona. Miał brata, który był asystentem i chyba chciał podwyżkę czy coś takiego. Prezes powiedział, że nie, on się postawił, że jak nie, to jego też nie ma. Prezesa nie ma, to nie ma z wszystkich. I do widzenia. Natomiast później on jak przyszedł do Lecha, od razu mnie chciał do Lecha. Mniej mierzę ja. Chciał nas prowadzić do Lecha, natomiast nie udało się. Ale na odprawach opowiadał wam o swoim życiu zamiast o meczu? Nie, no o meczu też opowiadał. Natomiast przy okazji, wiesz, jakieś tam historie, kolacje, coś tutaj. No Barna poznać. Fajnie, że mi się udało go poznać. No ale to Barna. On się chyba nie prowadził zbyt sportowo w Warszawie. Później doszły mnie historie, że jakieś tam, wiesz, tak jak my lubiliśmy pograć na żetony, to on troszkę też pogrywał, ale na papierowe. Mhm. Tak mi się...
To wiesz, to może być plotka. Ale słyszałeś takie rzeczy? Ale my uwielbiamy plotki. No tak. Oczywiście, że słyszałem. No, ale coś tam się działo, bo w Poznaniu, nie wiem, czy też krótko było, nie? W Poznaniu. Tak. Tak, to pamiętam. Telefonik, czego. Halo? Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał z Lubina, pochodzę z Ropczyc, także pozdrawiam Krajana. To pozdrawiam ci serdecznie, moje kochane Ropczyce też. To przecież musicie się znać, ile tam A wiesz, gdzie są zdżary? Zdżary, wiem. Koło kamionki. No. No i tam sobie teraz pomieszkuję. Piękne zdżary. Pozdrawiam wszystkich sąsiadów. Nie wiem ich za wielu, ale pozdrawiam. Pozdrawiam. Ja mam takie chyba pytanka krótkie właśnie a propos początków w naszym Podkarpaciu. Co najbardziej potrzeba było, żeby się wybić z tego biednego piłkarsko wtedy i w sumie obecnie po Podkarpacia? Jakie cechy tam najbardziej potrzebne są dla młodych ludzi, żeby jakieś tam kariery porobić? A drugie pytanie mam, od razu powiem i nie zajmuję linii, a propos trenera Szulczka. Co nowego fajnego wprowadził, bo tutaj Łukasz bardzo wielu trenerów w sumie widział w swojej karierze i co jako młody trener w sumie wprowadził takiego innowacyjnego. Także... No fajnie, że zadzwoniłeś z takich moich rodzinnych stron. Dziękuję ci za pytania, już ci odpowiadam. Pierwsze, co trzeba było, żeby się wydostać z Podkarpacia. Musiałeś być koło zwinny, szybki, dobry technicznie. A wiesz, że słuchaj, poczekaj, ja za małego grałem na pozycji numer 9. Na 9. Mhm. Ale kręciłem jak cygan słońcem, do człowieku. Ja co turniej, ja mieszkałem z rodzicami, z siostrą w mieszkaniu takim dwupokojowym i w moim pokoju cały pokój był w piłkach. Co turniej przywoził piłkę, albo Kruszczelców, albo najlepszy zawodnik i to nie jest żart. I poczekaj, co się później wydarzyło? Co poszło nie tak? No i nie, i do momentu wakacje, ósma klasa, przejście z ósmej klasy do pierwszej liceum, ja urosłem prawie 20 centymetrów. I mnie tak pozamiatało na rok, może nawet na dwa, koordynacja. Nagle zamiast zrobić zwód, to robiłem w ślisku. Człowieku, co jest grane? Poczekaj, to przed chwilą bijałeś chłopa, teraz chcesz u piłkę zabierać, jak masz ją przy drodze. I to mi zabrało dużo i tak przekwalifikowało mnie z pozycji 9, 10 i na końcu wylądowałem na 6, ale te takie zagrania z dziesiątki trochę warcie można było zobaczyć, prawda? Gdzieś tam ty warcie pokazałeś zupełnie inną twarz. Odkurzałem to, ale wrócimy do tego. No i słuchaj, żeby wyjechać wtedy z Podkarpacia, oprócz tego, że no, musiałeś być jednym z lepszych, nie ma co się oszukiwać, bo nikt by tam na ciebie nie spojrzał, to pewnie trochę szczęścia. Pewnie trochę szczęścia, bo akurat na tym meczu, w którym oglądał mnie trener Pietrzak, pamiętam to, grałem w Iglopolu Dębica, graliśmy z MKS-em Dębica, takie derby, wygraliśmy 3-2 i dwie bramki strzeliłem wtedy. I po tym meczu zaprosił czterech na te testy. No a później to już, później się poleciało, tak jak opowiadałem, trochę charakteru, umiejętności też, no bo parę meczów tych się zagrało. Ale nie było łatwo wyjechać z Podkarpacia, to przyznaję, wtedy wyjechał... Nie wiem kto, Mateusz Cetnarski później wjechał z Kolbuszowej, ale to możesz policzyć na palcach jednej ręki. Wcześniej Jurek Podróżny chyba był z Rzeszowa, nie? No Leszek Pisz, to jest stary czas już, tak. Jacek Zieliński, tak. Kaczówka, ale później była taka dziura, że ta nowa generacja, ona się nie wydostaje. Natomiast teraz, co trzeba zrobić, żeby wyjechać z Podkarpacia? Wierzyć cały czas, że możesz stąd wyjechać, bo... Jak masz umiejętności, masz takie samo zaparcie, zacięcie do tego, bo uważam, że teraz dzieciakom z racji tego, że ten świat poszedł tak do góry i dużo rzeczy dookoła mają do roboty, to tego zacięcia i takiego, wiesz, samo zaparcia brakuje, to nic więcej, bo tych skautów, te kluby mają tak akademie rozwinięte. Skauci są na każdych poważnych meczach. Nie, jeśli jesteś dobry, to nie ma żadnego problemu, żebyś stamtąd wyjechał. To jestem przekonany, że każdy z nich taką szansę będzie miał, natomiast czy skorzysta i czy ją wykorzysta, to zależy od niego. To odnośnie tego, czy wyjechałem, a później co to było drugie pytanie? Przypomnisz mi? Nie było drugiego chyba. Było drugie? Nie, coś było. To ja nie pamiętam. Dziękujemy bardzo. Nie słyszymy się. Dziękujemy, już. Czekamy na kolejne telefony. Powiedziałeś o prezesie Wojciechowskim, no to jest postać wręcz legendarna w polskim futbolu. I ty też byłeś zawodnikiem o szczególnym statusie wówczas, bo byłeś pupilkiem prezesa. No, zabrał was na mecz do Barcelony nawet, ciebie i Adriana Mierzejewskiego, więc byliście bardzo blisko. W zasadzie chyba można was traktować jako takich jego troszeczkę doradców. Aha, przekrę, to znaczy już dokładnie. Jak to wszystko od środka wyglądało? Aha. Najpierw opowiedz mi o tym wyjeździe na Camp Nou.
Ale dokłada z towaru, którego nie było. Ale opowiem ci, od kapną zaczniemy. Wiesz co, przegraliśmy mecz. Nie wiem jak, ja miałem pozwam za kartki, ale u siebie to tam wiesz. A to czwarty mecz pauzowałeś. Ale poczekaj, to było u siebie wiesz, chcesz grać. Adrian miał kontuzję, albo grał wtedy. I przyjeżdżą do domu, a zaprosiliśmy z żoną rodzinę do domu. I przyjechała mama, tata, siostra, pewnie wujek, bo w Warszawie mieszkał do tej pory. Kilka osób było i przyjeżdżą do domu i to wiesz, rozsiadam się przy stole i dostaję telefon od... Nie od nawet prezesa Wojciechowskiego, chyba od Tadeusza Fajfera, on był dyrektorem wtedy. Ktoś tam wysoko postawiony mówi, że mam 20 minut, żeby torby spakować i zmierzają, lecicie na derby Barcelony. Na grand derby z Barcelona, Real Madryt, prezes Wojciechowski, prywatnym samolotem lecicie. I ja mówię, ale jak, no poczekam, nie, tu nie ma pytań. 20 minut jestem samolot postawiony, lecicie. Z jednej strony się cieszysz, z drugiej za chwilę będzie łomot w chacie. Z rodziną wcześniej nie widziałem, po meczu dopiero. I idę do mojej żony, którą pięknie, serdecznie pozdrawiam, Martusia. No i wiem, że mina będzie krzywa. No. I tak to się stało. Lekki foch, ale no, trzeba to przegryźć. Próbujemy jakoś z tego wyjść. Szybko do torby coś tam rzuciłem i lecimy. Podjechaliśmy na lotnisko na Okęcie. Wyszliśmy tam, wiesz, wejściem z boku. Pamiętam jeszcze wtedy w przejściu przed bramką zaczynał się prezes Wojciechowski, przylecieli jacyś inni goście i akurat przechodzili. Okazało się, że to był Jan Kulczyk. Pogadaliśmy chwilę, prezes znali się bardzo dobrze, tutaj wymieniliśmy po dwa zdania i wsiadamy. Ja myślałem, że polecił jakąś tam awionetką, wiesz, jakąś awionetką, jakimś takim, jakiś samolocik podejrzałem po ten samolot, wow, mówię, kurde, kawał samolotu. Wchodzimy na pokład, a tam... No nic nie brakowało, wiesz, Dom Perignon, truskawki i zaczęli podawać, to końca nie było, dwóch kelnerów, a prezes poleciał z żoną, z dwoma kolegami, no i my z Mierzejem, miała zabrać się z nami wtedy jeszcze Izabela, Iza Koprowiak. Dziennikarka Przeglądu Sportowego. Tak, dziennikarka Przeglądu Sportowego, którą nomen omen wczoraj z nią rozmawiałem, a wtedy jej tak się średnio lubiałem. Mhm. Tak jak na początku mówiłem o tych notach, ona wystawiała do Przeglądu Sportowego, a przychodziła na treningi, siedziała na piłce i mówię, no pierwszy raz pewnie piłkę ma w ręce i nagle będzie tutaj wszystkich oceniać. Tak to średnio nam się układało wtedy. No i ona już była spakowana i przed tymi bramkami, jak ktoś zadzwonił od niej z redakcji, chyba naczelny, i powiedział, że nie może lecieć. Że zabroniona, widziałem, że tam łezka się zakręciła, bo to też wydarzenie duże dla niej. I nie poleciała i my polecieliśmy na ten mecz. Hotel nad samą plażą. J2 chyba, tak. J2 jest taki, nie? Taki jeden z lepszych hoteli. W Barcelonie J2? Może W? To tak, taki no. Żagiel trochę. Tak, o, W, hotel W, Żagiel. Każdy swój pokoik, prezes, apartament, wiesz, polecieliśmy wchodzimy do hotelu i tak, wiesz, 50 minut nikt do nas nie podchodzi, prezes Wojciechowski lekko się tam zdenerwował, mówi do mnie, jak no, kto tam z recepcji nie będzie podchodził, proszę dyrektora hotelu i usiadł na takim fotelu, wyłożył nogi na stół i czekamy. On miał takie, wiesz, te pikolaki zakręcane, buty z węża czy z krokodyla. I czekaliśmy tam z pół godziny, aż dyrektor przywitał nas ładnie i pojechaliśmy do hotelu, do pokoju. I na drugi dzień rano zwiedzanie Barcelony, pochodziliśmy, La Rambla, jakieś sklepy, pamiętam, poszedł do jubilera, bo wtedy jego ówczesna żona, dziewczyna, narzeczona, tam wypatrzyła sobie pierścionek taki ładny. Mhm. Coś wyczytałeś dobrego? Nie, mów. Dobra, no i wiesz, my musieliśmy wszyscy wyjść z tego sklepu, bo tam kwoty były grube i tam nie wszyscy wchodzą od razu. To wchodzi jedna, dwie osoby, zamykanie i trzeba czekać. Kupili jakiś pierścioneczek, pochodziliśmy, jakieś zjedliśmy jakieś dobre żarcie, wchodziliśmy do restauracji, przychodzi kelner, się pyta, co jemy, a prezes Wojciechowski mówi, podaj po kolei. Cała, wiesz, całe menu przyjechało, coś tam pojedliśmy, no i sam mecz. Pojechaliśmy na mecz, bardzo dobre miejsca, wynik 5-0, jeszcze przed meczem obstawialiśmy wynik. Kto trafi wynik, składamy się tam po 100 euro chyba i kto trafi, bierze wszystko, no 5-0 nie trafił, nie było szans. Ja wciąż uważam i będę tego zdania bronił, że to jest najlepszy występ jednej drużyny w historii futbolu. Zabijanie było. Bo, wiesz, ja byłem ciekawy rozrywki. Bo u nas w Polsce rozrywka 45 minut, tam 40 przed meczem. Nie, tam 20 minut. Ale tam nic nie robi. My przychodzimy po rozrywce, tam już połowę zagrał. Sprintów, wiesz co chodzi, taktyka, tu strzały, brzutki, przerzuty, to miliony rzeczy i wychodzi... Już jesteś wyczerpany po rozrywce. Już brakuje ci tych właśnie, wiesz, 20 minut później na końcu. I patrzę, Messi przychodzi, wiesz, on w ogóle tam wyszedł co 10 minut przed meczem. Dwa pasiki, klateczka, pas, Daniel Wese, poprzerzucali coś te i meczek, ale zaczął się mecz i lecimy. No, to był mecz.
to był mecz. Na Cristiano jeszcze zwracam uwagę, co tam robi. No, parę wolnych postrzelał, jakieś dziadeczka zagrali też szybko, hop, do bazy. No ale 5-0, no widowisko, w ogóle widowisko, później po meczu poszliśmy na kolację. Też było też sympatycznie, wiesz, jak tam kupujesz jakiś droższy alkohol, to te fajerwerki strzelają, to wiesz, tam przez pół wieczoru strzelało do góry. I to nie było znaczenia, czy ktoś pije, nie pije, wypije, to po prostu ma strzelać i tyle. No i postrzelało to trochę, prezes wyciągnął kartą, pojechaliśmy do hotelu i wracaliśmy w drugi dzień. Także sam wyjazd fajny, no. No to takiego prezesa to warto mieć. Otóż to dlatego bardzo żałuję, że prezesa nie ma do tej pory w piłce. Ale nie, no wiesz, jeśli... Ale miał gest, co? Miał gest. Dlatego bardzo, bardzo mi go żałuję, że go nie ma w piłce. Nie, nawet nie z racji tych gestów, nie z racji tego majątku, że tyle wrzucał, tylko że po prostu są, tak mu się odechciało tej piłki, jak zobaczył. A propos tego całego doradzania, no. Było tak, że byłeś osobą, która miała na niego znaczący wpływ? Nie miał żadnego wpływu. Żadnego wpływu. Nie miał żadnego wpływu odnośnie trenerów, odnośnie jakichkolwiek zmian w klubie. Wiedziałem, że mam sympatię u prezesa z racji tego, że jak coś nie szło, to mieliśmy lunche. Jak prezes dzwonił, że jest lunch, to już wie, że jest ciężki umot. I lunch był u niego w biurze w Markach. Tak, Marki, koło Marek, Marki. U niego w biurze i jechaliśmy całą drużyną, cały sztab szkoleniowy, siadałeś przy okrągłym stole, wiesz, talerzyki wszystko rozstawione, będzie to jedzenie normalne, będzie dobry obiad. Natomiast przed tym obiadem była pogadanka i ona była trudna, ona była ciężka. I zawsze z prezesem, dopóki ja tam byłem, przychodzi Józef Oleksy. I najpierw zaczął... On musiał tam cały czas być, bo ja raz tam byłem i też był. Pewnie tak. Pamiętam, bo wziął Józef Wojciechowski wówczas telefon i powiedział do sekretarki: dawaj łysego. Ja miałem jeszcze te włosy, to nie ja. Tym łysym był właśnie Oleksy, który dostał sygnał, że może wejść do środka. No i słuchaj, i zawsze Józef Oleksy zaczynał rozmowę i ona też była łatwa. Tam swoje żale i co to miał do powiedzenia wypowiadał i później prezes Wojciechowski siadał. Albo stał i po kolei ci zadawał pytanie, obojętnie co by nie powiedział, to łomot. Że co tam ci brakuje, albo co by zmienił. I mówisz to, kurwa, jak tak, to masz wszystko. I przepytał wszystkich, każdy dostał po uszach i nie ma wypłaty. Często zdarzało się, że były wypłaty zamrożone, ale one były zamrożone, wiesz, do kiedy? Do następnego wygranego meczu, czyli zamrożone. Zamrożone nie były. Także, a jeśli chodzi o zmianę trenerów, po meczach, w trakcie meczów miał tam swój gabinet na Polonii. Tam dużo osób się kręciło, dużo było zabawy, troszkę alkoholu albo więcej alkoholu. I podczas tych spotkań każdy chciał tam swój interes, nosek włożyć, a może zmienimy, przyjdzie ten albo ten. No i, a prezes był taki, wiesz, strzelba trochę i robił. To którego decyzję. Trenera było ci najbardziej szkoda, który został zwolniony nagle? Wiesz co, tak szczerze, nie żeby cukierkowo teraz, każdego mi żal, jak odchodzi, obojętnie czy... Poza Grębowskim mówisz. Nie, wiesz co, nawet jak zwalniasz jakąś osobę i ona przychodzi się, ja jestem uczuciowy trochę, jak przychodzi się żegnać do szatni, podaje ci rękę i albo daje mi się, albo nie daje, to jednak tak, kurde, trochę jest przykro i no to jednak człowiek traci robotę, nie wiadomo kiedy znajdzie następną i tak dalej, ale czy, którego mi było najbardziej żal, chyba Jacka Zielińskiego. Chyba Jacka Zielińskiego. On mnie sprowadzał do Polonii. Później to jest drugi raz. Którego wszyscy piłkarze lubią, mam wrażenie. Tak. No trochę, na pewno Jacka Zielińskiego. Był później drugi raz w Polonii, tak dwa razy miałem trenera i jego też. Pawła Janasa też. Trenerów miałem chyba 13 w Polonii, dużo. No Stoki był, trener Stokowiec był tam jeden mecz. Trener Michniewicz był chyba 4 mecze. Coś takiego. Mhm. No dobrze, telefonik, halo. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Cześć. Cześć, Krzysiu, cześć, Łukasz. Ja mam do ciebie, Łukasz, takie pytanka, będą medialne, jeżeli można. Oczywiście. Co chcesz pytać? Pierwsze pytanko, bardzo, bardzo fajnie ciebie się ostatnio słucha, jak jesteś właśnie ekspertem, czy to w kanale sportowym bywasz, ostatnio byłeś w TVP Sport. Bardzo przyjemnie, merytorycznie, fajnie mówisz. No i właśnie takie moje pytanko właśnie jest, czy dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski zaproponował ci i czy będziesz ekspertem podczas najbliższych Mistrzostw Świata
będziesz tam w studiu, nie wiem, tak w jakiej roli to pytanie, czy jak, jeżeli tak jest, to ewentualnie zdradzisz, w jakiej tam będziesz roli. A do ciebie, Krzysiu, automatycznie takie pytanko, czy wy jako kanał sportowy planujecie jakąś współpracę z TVP Sport, no i ewentualnie, czy możesz tam zdradzić później, na jakich szczegółach, co tam będziecie robić. I drugie, Łukasz, pytanie do ciebie jeszcze. Powiedz mi tak, jeżeli możesz, 3-5 twoich ulubionych komentatorów sportowych. Oczywiście obojętnie redaktor, czy to tam Polsat Sport, Kanal Plus, Eleven, TVP Sport. Jeżeli możesz tam ze 3-5 wymienić, tak, jakoś tak mniej więcej dlaczego powiedzieć, to będzie fajnie. Dobra. I dzięki wielkie, ja się rozłączam, nie trzymam linii. Mateusz Bieszka, Białej, panowie, do zobaczenia, dziękuję, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. Jeśli chodzi o... O eksperta, tak? Komentatorów. A nie, najpierw było o TVP, czy dostałem jakąś propozycję. Wiesz co, byłem ostatnio, tak jak wspomniałeś, na reprezentacji. Polska, Belgia, no nie było tam fajnie, ale trzeba było to przegryźć. Przed meczem jeszcze byłem taki, wiesz, optymistycznie zastawiony. Po pierwszych 10 minutach, jak już je dostaliśmy na początku, mówię, będzie lepiej. A jeszcze powiedziałem przed meczem, że chciałbym zobaczyć, jak polska reprezentacja wyprowadza piłkę od tyłu. Że nie tylko jedno podanie, drugie i trzecie do bramkarza i laga, tylko że spod presji mamy takich zawodników w dobrych klubach, że spróbujmy chociaż ze 3-4 podania wymienić. W pierwszej połowie to się nie udało, w drugiej zaczęliśmy wymieniać sobie dwie sztuki z tego i tyle było. No ale po meczu już mówiłeś, no, trzeba wyjść z tego jakoś, no 6-1, nie chcesz ich tam jakoś mocno dorzucać. Jako ekspert nie jesteś od tego, żeby chronić czy chwalić zawodników, musisz powiedzieć swoje zdanie. Nie, no oczywiście, że tak, no ale lepiej się mówi, jak się mecz wygrywa, natomiast jak już jest przegranej, to w takich rozmiarach, to ty to masz... Ja tam lubię mówić, jak się przegrywa. Okej. Okay. No ale tak, jakieś tam rozmowy... Są, nawet teraz dostałem zapytanie odnośnie Lech Karabach, odnośnie tego meczu, także coś tam może się będzie działo. Tutaj też rozmawiamy, także zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. A jeśli chodzi o komentatorów najlepszych, lubię słuchać Twaro. Ma głos, ma taki głos, który mnie kręci, jeśli chodzi jak pod... Kręci cię głos Twaro? Ty widzisz od razu jakieś kurwa głupoty w tym. Taki wiesz, pozytywnie, że dobrze mi się mecz ogląda przy nim. Okay. Lubię Rosłonia. Do pewnego momentu lubiłem Darka Szpakowskiego, bo jednak ten głos jak tak, no to lubię, dobra, żeby to też, wiesz, jak Darek Szpakowski, ja go pamiętam, jak ja zacząłem oglądać mecze, to on był wtedy i to było dla mnie wielkie wydarzenie, że mogę coś poglądać, albo hymn Ligi Mistrzów wtedy jak puścili, to też było taki, wiesz, moment podniosły i lubiłem to, zapamiętałem Darka. Teraz już, wiesz, pomału pan Darek chyba będzie szedł tam w stronę końca, tak mi się wydaje, nie wiem. Może tak być, ale Twaro, Rosłoń, Marcin, potem może zacznijmy od tych, których nie lubię. O, widzisz? Ciekawsze nawet. No, wiesz co, nie lubię komentatorów, którzy zamiast leci mecz i tam jest akcja jedna, druga, trzecia i oni komentują tego, co się dzieje na meczu, tylko najpierw opowiedzą, jakie auto kupił, z kim się przespał, co przeczytali w gazetach, co mają na social mediach, oni opowiedzą całą historię jego życia i na końcu powiedział, że ach, mógł lepiej to wrzucić. I tych komentatorów widzę, że jest coraz więcej. Ja chciałbym słuchać komentarza, który komentuje mecz, nie ich życie. Jak się nic nie dzieje, to też może być cisza, nie? Tak mi się wydaje. No, ja przynajmniej bym tak preferował. Natomiast coraz więcej jest takich, którzy wszystko dookoła powiedzą zamiast o samym meczu. No oprócz tej dwójki, do kogo jeszcze? No Mati fajnie komentuje reprezentację. Na siłę nie będę wyciągał też. Okay. Nikt to mnie wpada. A propos naszej współpracy z TVP, to myślę, że nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte, ale widziałem się w ostatnich dniach z Markiem Szkolnikowskim i tam jest dość ciasno, to znaczy codziennie są 4 mecze i dość trudno się nawet wpasować z jakimś wspólnym programem w tą ramówkę, ale niczego na ten moment nie przesądzam. Przypomniało mi się pytanie, przed jakim uciekliśmy, Szulczyk. Szulczek, tak, teraz Szulczek. Wiesz co, to jest chyba taki pierwszy moment i to mam nadzieję, tak myślę, że to było duże,
duże szczęście, że go poznałem na samym końcu, bo miałem jak gdyby taki odnośnik szkoły trenera Szulczka, tej szkoły młodej, trenerów, którzy wchodzą do piłki w młodym wieku, z trenerami, którzy są jak gdyby na tej karuzeli już długi czas i wracają do niej, wypadają. I tutaj, wiesz co, jest duża różnica. Inne spojrzenie, nie wiem, czy to mają wszyscy młodzi trenerzy, czy to ma tylko Dawid, mogę na przykładzie jego to powiedzieć. Bo zupełnie inne spojrzenie na analizę przeciwnika, na to, jak przygotować się do meczu. A co znaczy inne, konkretnie? Inne, już i mówię. Mamy mecz w sobotę. I masz jako zawodnik, nie jako cała drużyna, bo normalnie masz, dobra, 17 tysięcy informacji, jak grają, jak wyprowadzają to, warianty i tak dalej. I wiesz, jako zawodnik musisz zapamiętać te wszystkie schematy, to wszystko i tak dalej. No nie jesteś w stanie do końca połapać kropek czasami. A tu trener ma dwie informacje. Na przykład ty, prawy obrońca, Jan Grzesik. Ty w tym spotkaniu, jak wyprowadzamy piłkę, musisz stać, obniżać do stopera, będziesz miał z racji tego więcej miejsca w momencie przyjęcia piłki, natomiast jak idziemy do pressingu, to ty zamykasz tego zawodnika od tej strony i ma nie zrobić tego. I tyle. I ty nie słuchasz jakoś środkowej pomocy informacji do Grzesika. Ty masz swoją. Ty masz dwie. Na przykład jak wprowadzałem piłkę jako szóstka, stoper centralny ma piłkę, podaje do bocznego, tak jak do mnie, do bocznego stopera i ta szóstka ma biec za napastnikiem. Na plecach napastnika drużyny przeciwnej i w momencie, jak ja dostaję piłkę, to on odwracając się jest przodem do bramki, które atakujemy i ma dużo miejsca, bo dziesiątka albo szóstka od nich nie będzie za nim biegła tak wysoko. I to są proste informacje. Możesz mieć proste informacje i one nie działają. Natomiast te informacje, które dostawaliśmy, one za każdym razem działały. To jest przed meczem. W trakcie meczu, w przerwie meczu. To też jest, jak oglądasz mecz jako z pozycji trenera, no ciężko jest, lepiej się ogląda z trybun, wiadomo, widzisz szerszy obraz, widzisz odległości, widzisz to, jak się porusza. Natomiast jak stoisz przy linii bocznej, no średnio widać, co się dzieje po drugiej stronie, co w ataku, czy ktoś przesunął, czy zamknął strefę dobrze, czy nie, a on to łapie, on to widzi. I fajne informacje są takie, że wchodzisz w przerwę do szatni, chwilkę tam spokoju, żeby, wiesz, się wyłączyć, rozkłada rzutnik, to znaczy na początku nie mieliśmy rzutnika, bo nie było w funduszach tego. Żartuję, ale mieliśmy tylko komputer rozkładał, a później już rzutnik i dwie akcje wycięte na przykład z pierwszej połowy. Jak wyprowadzamy piłkę, w tych sytuacjach, które robiliśmy, oni nas dobrze zamykają, zabierają tą piłkę, musimy poprawić to i to, konkretnie to i to. I w ataku, jak my idziemy do pressingu, no to wychodzili spod naszego pressingu na przykład, nie wiem, tam 5 razy i pokazuje ten pressing, którego nie zapaliśmy dobrze i musimy zmienić to i to. I wychodzi na drugą połowę i to działa. Robisz to i to działa. Robisz w obronie to samo i to działa. I to jest dar. To nie jest proste. To nie jest proste do nauczenia się. Większość albo wszyscy trenerzy merytorycznie, książkowo, staże i tak dalej są dobrze przygotowani albo bardzo dobrze. Natomiast ciężko jest przekazać to drużynie. On to w bardzo dobry sposób, w bardzo łatwy sposób potrafi przekazać. Czyli duża przyszłość przed tym trenerem, swoim zdaniem. Dzisiaj nie macie nic wspólnego, możesz. Tak, ja uważam, że tak. Natomiast pierwsza weryfikacja, on trafi do najlepszej szatni, jakiej mógł trafić. To już nigdy w życiu nie będzie w takiej szatni. Dlatego, że obojętnie co by nie powiedział, to jest prawda. Wszyscy w to wierzą. Wszyscy w to wierzą, jak powie, że mam być w prawo, to w prawo, jak w lewo, to w lewo, jak masz robić to. Nikt tam nie będzie analizował, a kurde, ja uważam, że inaczej, albo co on gada, to nie. I zaczyna się, wiesz, a może dobrze, a może niedobrze. Tylko tak powiedział, tak robimy, tak powiedział, tak robimy. To jest szatnia mega taka... Taka grupa zwarta, przyjazna, fajna i trener jak przyszedł, to do niej trafił i obojętnie co nie powiedział, z racji wieku nawet, 31 lat, no parę lat młodszy ode mnie. Już po drugim treningu wiesz, że to jest gość, który się zna na piłce i nie jesteś w stanie go zagiąć i wiesz, że to będzie działało. Mhm. Natomiast pierwsza weryfikacja taka będzie w następnym klubie, bo uważam, że trener Szulczyk to jest ostatni sezon warcie jego, bo Warta będzie za ciasna i pewnie większość klubów albo kilka klubów go będzie chciało. Jak trafi do szatni takiej bardziej doświadczonej, zawodników, którzy już coś tam osiągnęli, którzy zarabiali albo zarobili już trochę pieniędzy, że nie z każdym zdaniem mogą się zgodzić albo będą mieli inną historię w głowie. I to będzie taki moment na sprawdzenie Dawida. Natomiast na ten moment jestem zauroczony. Bo on jest takim trenerem, takim człowiekiem, który jest, mam wrażenie, bardzo pokorny, nie jest wyniosły. Jakkolwiek to zabrzmi, zna swoje miejsce w szyku, ale w większym klubie trener nie może znać swojego miejsca w szyku. Trener musi się pozycjonować ponad różnymi gwiazdami, które mają o sobie wielkie mniemanie. Nie wiem, czy on to będzie potrafił. Jak rozmawiasz z nim w relacjach takich prostych, jest to trener bardzo szczery,
nie ma problemu z tym, żeby przy grupie powiedzieć, słuchaj, na przykładzie Kiełba, na przykład lewego obrońcy, mówi, w tym spotkaniu zagra Matuszewski, bo uważam, że w tym tygodniu wyglądał lepiej od ciebie, albo w tym meczu będzie dla nas bardziej przydatny. Krótka, prosta informacja, nie ma żadnych historii dodatkowych, a zagra, nie zagra, dzisiaj nie zagra, zagra za tydzień. Prosta informacja. I to piłkarze kupują, prostą, ale szczerą informację. Nie, że dobra, wiesz co, dzisiaj nie zagrasz, ale w następnym meczu zagrasz. Idzie następny mecz, nie grasz, no to wtedy relacje już są mocno średnie, a bardzo dużo trenerów to ma, że ciężko z nim powiedzieć, nie wiem, nie zarządzałem tak grupą nigdy z pozycji trenera, być może to jest, tak trzeba robić. Natomiast ja jako piłkarz chciałbym prostej, jasnej informacji albo w ogóle. Ale dużo trenerów tak ma, że właśnie coś chcą ci przekazać, jakąś negatywną informację, a na końcu dają ci marchewkę, żebyś dalej był twoim, nie wiem, fajnym trenerem. Nie o to chodzi. I trener to ma proste, fajne, szczere relacje. Zobaczymy jak, na ten moment, zobaczymy jak to będzie wyglądało w klubie, tak jak powiedziałem wcześniej. Telefon, halo? Halo, słuchaj mnie? Cześć, tak? Cześć. Cześć, cześć Łukasz, cześć Stano. Słuchaj, z tej strony Bartek z Poznania. Jako, że jestem po tej stronie kibiców, którzy powiedzmy jeszcze cię cenią, darzą szacunkiem w Poznaniu za to, co zrobiłeś tutaj dla nas, to mam przygotowane dla ciebie 4 pytania, tutaj takie krótkie, także zadam 4 pytania, rozłączam się i słucham odpowiedzi. Pierwsze to będzie najgorsza cecha Adama Nawałki, dlaczego nie wypaliło z tak wielkim nazwiskiem. Potem najgorsze cechy Nenada Bielicy. Najgorsze co? Trzecie pytanie. Jeszcze raz, co tam było to pytanie? Drugie? Drugie to było najgorsze cechy Nenada Bielicy. Trzecie pytanie, twój najlepszy przyjaciel z Lecha. I czwarte, takie no, najbardziej mnie nurtujące. Co nie zagrało z Maciejem Skorzą po zdobyciu mistrzostwa, że trener po 3 czy 4 miesiącach został zwolniony z Lecha. Także dzięki i czekam na odpowiedź. Pozdrawiam. Dziękuję ci bardzo. Pierwsze co? Drugie pamiętam. Nawałka. Już mówiłem o tym, tak. Nawałce. Przyciągnij palce trochę do początku. Tam już wszystko powiedziałem o trenerze Nawałce, jeżeli chodzi o trenera Bielicę. Najgorsza cecha trenera Bielicy? Ciężko znaleźć, najbardziej brak, żałuję tego i mocno to boli cały czas, jak wracam do pamięci, do tego, to był ten sezon 7 meczów dodatkowych i przed tą siódemką byliśmy na pierwszym miejscu i nic nie wyglądało, nic nie wskazywało na to, że możemy tej ligi nie wygrać. To po prostu nikt nawet nie myślał o tym, że możemy jej nie wygrać. Nagle blackout, mecze u siebie, które przegrywacie w sposób niewyjaśniony. Nie jesteś w stanie sobie tego ani rozpisać, wytłumaczyć, przeanalizować. Za głupi jestem na to i nie wiem, czy był ktoś mądry w tamtym czasie. I ten sezon wygrywaliśmy po 3-0, przepraszam, non-stop. U siebie na wieży. Jechaliśmy sobie, graliśmy, szło z kija. I przychodzi Korona Kielce, przegraliśmy 1-0, nie? Darko Jeftisz karnego nie strzelił w 60 którejś minucie. Przy 0-0, jak się zacięło. Tak, utrzymało się parę lat. Żadnego meczu u siebie nie wygraliście z tych 7 tak, dodatkowych. To po prostu nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie wiem dlaczego. Pewne rzeczy bym zmienił z perspektywy czasu. Tak, trochę więcej luzu. Najtrudniej go znaleźć wtedy. Najtrudniej, bo to jest najtrudniejsze, żeby nie dokładać tego towaru jeszcze. No dobra, przegraliśmy mecz, ale to nie jest ten moment, że przegraliśmy wszystko. A to tak się jakoś, to się tak nakładało, nie umieliśmy się z tego wyłączyć, że to było najtrudniejsze i nie poradziliśmy sobie z tym. To muszę przyznać. Więcej luzu, wiesz. Ogólnie uważam, że... Ja uważam, że w ogóle w polskiej szatni... Głupio to zawsze brzmi, nie? Brakuje luzu. Kurwa, to najgorsze jest. Jedziesz na mecz, 1,5 godziny czy 2 godziny przed meczem i wchodzi do tej szatni i ja to dopiero zobaczyłem z perspektywy Warty. To porównanie z Wartą, czemu tu było tak, a praktycznie we wszystkich klubach było inaczej. Jedziesz na stadion, wchodzisz do tej szatni i tak, już jest wszystko rozpisane, stałe fragmenty, tu trzeba się rozciągać, tu to, trener przychodzi, tu ci pokazuje, gdzie ma stać przy obronie stałego fragmentu, tu kiedy atakujemy, przy wyprowadzaniu piłki, rozpisane, szybko składy, jak oni grają, jak mogą zagrać, kto zagra, jaką nogą i tak dalej. I tych historii, wiesz, to jest wszystko tak napompowane już, a cały tydzień to trenujesz. Już cały tydzień wiesz, jak grać w obronie, jak grać w ataku, jak bronisz, jak nie, to możesz na tablicy sobie spojrzeć sam, jak zapomniałeś, to patrzysz, jest. I za dużo tego towaru jest, a w Warcie zobaczyłem, że można inaczej. I czemu nie było wcześniej inaczej? No,
jedziesz na mecz, obojętnie czy on jest utrzymanie, czy nie utrzymanie, jest wesoło, jest normalnie, ktoś, nie wiem, chce czytać gazetę, czyta książkę, ktoś chce grać na telefonie, gra, ktoś gada z maserami, to niech sobie gada, ktoś chce leżeć, to niech leży. Moment, w którym zaczynamy myśleć poważnie o meczu i nakręcamy, podkręcamy strunę, no idziesz na rozrzewkę. Panowie, to jest ten moment, trzeba się dobrze rozgrzać i za chwilę gramy mecz. I było dużo lepiej, dużo lepiej. Nie dokładaliśmy sobie tej presji sztucznej, która nie istnieje. Mhm. No wiesz, czasami podchodziliśmy do meczów tak, że w większości albo dużo piłkarzy tak podchodzi, że jak przegrasz ten mecz, to jest koniec świata. No przegrasz mecz, jutro rano jest śniadanie, trzeba iść oprowadzić dzieci do szkoły i tak dalej, trzeba żyć. No ale ten mecz jest stracony i uważam, że było dużo lepiej, większe show i lepsze wyniki. Taka jest moja teoria, być może głupia. A to tak szybko. A trochę trudno ci się żyło w Poznaniu, bo mówisz o tym dokładaniu do pieca, no, o tej serii z Bielicą. Trudno ci się żyło z taką łatką publiczną takich przegrywów wiecznych, za przeproszeniem, bo trochę mieliście taką łatkę. Klubu, który jak ma się wywrócić tuż przed metą, to się wywróci. Mhm. Jak ma zagrać finał na Narodowym, no to oczywiście go przegra. Mhm. Nie kojarzyliście się z klubem, który, jak to się zaczęło ładnie mówić, ma gen zwycięstwa. Wiesz co, nie było trudno. Mi nie było trudno. Wiesz dlaczego? Jak się mówi mi czy mnie? Mów jak chcesz, mnie. Dobra, no mnie, mi. Mi nie było trudno, bo ja sam dla siebie byłem najbardziej surowy, byłem bardziej surowy niż wszyscy. Obojętnie co by kto nie powiedział, to i tak ja byłem bardziej surowy od tych wszystkich, sam dla siebie, bo ja wiedziałem, w jakim klubie jestem, o co gramy, jakie mam możliwości i tak dalej. I mnie to najbardziej bolało, żeby po prostu przegrasz mecz i najbardziej mnie samego siebie bolało, że zawiodłeś tyle ludzi, zawiodłeś ten duży klub, że nie wygraliśmy puchary, nie wygraliśmy ligi. Mnie samego to najbardziej bolało. Już obojętnie, co by kto nie powiedział, to mógł sam tam dokładać towar, już mnie to nie tykało, bo ja byłem sam dla siebie największym, jak to ładnie powiedzieć, katem. O. Mhm. Katem, tak. Mi, jak ci zależy, no to, a zależało mocno, to sam dla siebie byłem najgorszy. No, trzecie pytanie jakie było? Było też pytanie o twojego przyjaciela z Lecha. Jasiu Bednarek. Też dziwna, to znaczy nie dziwna historia, ale dzieli nas trochę lat. Janek debiutował przy mnie. Janek debiutował w momencie, kiedy na Piaście Gliwice chyba Ara Juri miał grać. W ostatnim momencie złapał kontuzję, wyszedł Janek Bednarek. Wygraliśmy 2-0 i Janek zagrał bardzo... Cieszyłeś się, że Ara Juri nie gra, co? To on, jego nie. Chyba tak nie ceniłeś strasznie, kiedyś mi mówiłeś, że... Nie, Larsen Nielsen. A, jego, okej, okay. Że on na treningu nie jest w stanie dobrze piłki kopnąć. Nie, no, Larsen, a w meczu nie. Mu niestety wychodziło i nie dało się go odstawić. To było... Larsen Nielsen. W piłkę grać nie umiał albo średnio umiał, no tak, mhm. Bardziej pod nie umiał. Był bardzo głośny, dużo podpowiadał i tym nadrabiał bardzo dużo. I miał jedną cechę w meczu, że obojętnie co się nie działo, obojętnie jaki napastnik, zawodnik nie strzeli bramki, to przy tym drugim stoperze. Po prostu jak szedł ktoś jeden na jeden ze stoperem, to z kolegą będzie z nim. Nie było meczu, w którym coś zawalił mocno, po prostu nie wiem, czy to jest fart, czy los tak... Trochę czekałeś, aż coś w końcu zawali i zostanie zmieniony. Nie, bo do momentu jak masz szczęście i wiesz, nikt nie ogrywa, mm-hmm. Przez niego nie tracimy bramek, to nie gra, no to może mm-hmm. ma takie farta, no ale później historia pokazała go przez Lecha, że tylko było gorzej. Poszedł tam do niskich lig i nie wiem, czy gra jeszcze w piłkę. Ale nie, Ara Juri był dobry. Ara Juri był koń, tak. Wielki, silny, dobry chłopak. To Janek Bednarek i do tej pory... I on wtedy na Piaście Gliwice debiutował, złapaliśmy taki szybko kontakt, wziąłem go jak gdyby pod parasol ochronny, żeby go ładnie wprowadzić, żeby się nie denerwało. No młody chłopak debiutuje, pamiętam jego jego rodziców, wtedy na meczu pogadaliśmy po meczu chwilę i do tej pory mam bardzo bliskie relacje z rodziną, także trzymam się do tej pory bardzo dobrze. Mhm. Powiedziałeś o Janku Bednarku, mhm. Czwartego nie pamiętam, dobra. Pamiętasz? Nie. Maciej Skorża. Maciej Skorża, to też ważne pytanie. Chodziło to o jego pierwszą kadencję w Lechu. Tak, jego pierwszą kadencję. Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, później na starcie sezonu przegraliśmy meczów ładnych kilka. Mhm. I byliśmy bardzo nisko, nie wiem, może ostatni raz przez moment. I my jako drużyna i trener, no było tak nerwowo, bo trener chyba też trochę nie wytrzymał tego, tak mi się wydaje.
tak mi się wydaje, że trochę trener Maciej Skorża wtedy nie wytrzymał. Teraz wziął mocną poprawkę na to, przychodząc do Lecha. Lech też wiedział, jakie tam trener ma zachowania. Doświadczył tego w różnych momentach, w trudnych i w lepszych. I myślę, że jakbyśmy trenera spytali, to też dokładaliśmy towaru więcej niż było warte. Zaczęły się myśleć dziwne historie. Bo kiedyś słyszałem taką opinię o Macieju Skorży, że najczęściej mu się wszystko rozłazi w momencie kryzysu, którym nie do końca umie zarządzić. Że gdy idzie dobrze, to jest wszystko super, ale gdy jest jakieś potknięcie, to nie zawsze to unosi. Myślę, że wziął mocną lekcję z tamtego okresu, no bo w tym sezonie, w którym Lech zdobył mistrza, też był dołek, było drugie, trzecie miejsce i to był ten moment, w którym większość osób znający Po finale Pucharu Polski wszyscy myśleli, że Raków Częstochowa bierze drugie. Tak. Ja natomiast po finale byłem przekonany, że Lech zdobędzie mistrza, ale nie oparte żadną wiedzą, po prostu. Mówię, dobra, wygrali puchar, to Lech teraz będzie jeszcze bardziej głodny i świadomy tego, że musi zdobyć coś, no bo na stulecie klubu muszą wygrać mistrzostwo po prostu. Ale też nie było wiadomo, czy oni się potną, czy Raków się potnie i czy Pogoń. Natomiast Raków nie wytrzymał ciśnienia. Bo uważam, że Pogoń z tej trójki była najsłabsza. Z tej trójki piłkarsko i jak popatrzę na drużynę, to uważam, że jakościowo była najsłabsza z tej trójki. No i trener Skorża, klub zatrudniając trenera Skorży, wiedział, jakie ma punkty zapalne. I trener Skorża też to wiedział i wyciągnął lekcję. Wyciągnął lekcję i to było widać w tym sezonie. Dlatego szkoda, że trenera nie ma, ale w tamtym momencie trochę było trudno i trochę ciśnienia też nie wytrzymał. Powiedziałeś o Janie Bednarku. To przy okazji chciałem ciebie zapytać, powiedziałeś, że między wami jest różnica, to wyraźna wieku, a mimo to się zaprzyjaźniliście. Jak na przestrzeni tych bardzo wielu lat, które spędziłeś w polskiej piłce, w polskiej lidze, jak ta liga się zmieniła i co jest najbardziej charakterystyczne? Co było kiedyś charakterystyczne, a co jest dzisiaj? Jak ona się zmieniła? Czy ona jest w ogóle piłkarsko lepsza niż 20 lat temu? Wydaje mi się, że nie. Wiesz co? Teraz obojętnie wchodzi młody chłopak, nie młody chłopak. Ktoś kopnie prosto piłkę dwa razy, zagra pół rundy dobrej. Jedzie. Jedzie stąd, po prostu jedzie do lepszej ligi, a za niego niekoniecznie przychodzi lepszy zawodnik. Mhm. Brakuje takiego momentu, tak mi się wydaje. Brakuje poważnych ludzi, nie? To nie chodzi, że poważnych ludzi, z potężnym kapitałem, z większym kapitałem, którzy tą ligę jednym zespołem, dwoma zespołami wyciągną trochę na powierzchnię. Czyli kupią zawodnika nie za 300, nie za 500 euro i musi grać, bo tyle kosztował. Tylko kupią zawodnika, który będzie kosztował 3 miliony euro, zapłacą 1 milion euro kontrakt, będzie miał dwóch, trzech takich zawodników i oni podniosą jakość tej ligi. W pewnym momencie Legia uważałem, że to będzie ten moment, w którym zamkną ligę na lata. Było Dziofo, mieli naprawdę dobry skład, mieli zawodników, którzy przewyższali tą ligę i po awansie do Ligi Mistrzów byłem przekonany, że z takim budżetem, z takim kapitałem, z tyle co Legia zarobiła, po prostu zamkną tą ligę, pójdą tą drogą, będą kupować co sezon, wymieniać 2-3 najsłabsze ogniwa, kupować lepszych i po prostu będą grali w tych pucharach non stop. Tego nie zrobili, no i teraz widać, że mogą długo tego nie zrobić. Problemy z tego, co tam widać, są dosyć głębsze. Natomiast brakuje takiego jednego zespołu, które zamknie tę ligę, pozwoli sobie na to, albo mając kapitał, pozwoli sobie na to, żeby troszkę zryzykować i wrzucić więcej pieniędzy do tego, żeby podnieść jakość. No, co się zmieniło w tej lidze? Stadiony się zmieniło, toczka się zmieniła, to fajnie cały czas wygląda, ja chcę chodzić na mecze, chcę to oglądać, atmosfera na trybunach, to było zawsze, jest do tej pory. Natomiast jakby to było poparte trochę lepszymi wynikami, no żeby, wiesz, taki obowiązek, no to żeby ta Liga Europy była, przynajmniej grupa, wyjście z grupy raz na jakiś czas, żeby ta liga żyła sukcesem cały czas, żeby coś dawało taki bodziec dodatkowy, nie tylko to, że są eliminacje. A szatnia, gdy ty wchodziłeś do szatni, a teraz, gdy młody zawodnik wchodzi do szatni, czym ona się różni? To jest inna historia w ogóle. Kiedyś jak wchodził już do szatni młody, to wchodził jeden, dwóch, trzech, to max, ale to nie w jednym okresie, co pół roku ktoś tam przychodził. A teraz jak wchodzi do szatni, to wchodzi 5, 7, 10. I tak naprawdę oni nie wchodzą do szatni, która żyje jakimś życiem i próbują się dostosować do niej, żyć w niej, tylko oni wprowadzają swoje życie, bo jest ich 10, jest ich 5, 7, oni mają swoje historie, ciężko do nich czasami dotrzeć. Oni już nie potrzebują towarzystwa starszych. W ogóle. Oni sami dla siebie, wiesz, tam sami dla siebie żyją. To jest dobrze, że ich wpuszczamy, bo dzięki temu kilka klubów nieźle żyje z racji tego, że ich mogą później sprzedać i coś zarobić. No i też trzeba było się zmienić w stosunku do chłopaków młodych.
Ja przez szatnie, które przechodziłem, przez to, że dorastałem w tych szatniach, w których coraz więcej młodych się pojawiało, też musiałem jak gdyby się dostosowywać trochę do nich, a nie oni do mnie. Ja też musiałem się naginać. Wiesz, dużą frajdę sprawiało, jak łapałem z nimi dobry kontakt i widziałem, że oni idą na trening i pokazują, co potrafią, a nie za pół roku. Bo pół roku stracone. Miałem kilka przykładów takich, że ktoś wchodzi do szatni i widziałem, że umie grać, w rezerwach grał dobrze, że w juniorach grał dobrze. Wchodzi do szatni i albo wychodzi na trening i się stresuje czymś. No, i ja mówię, wiesz, no, minie jeden trening, okej. Okay. Minie pół roku, no za pół roku nie będzie na ciebie tyle czekał. Za pół roku przyjdzie następny, bo jest grupa młodych, która czeka za tobą. I za pół roku przyjdzie następny i już nie wiadomo, czy będziesz miał taką drugą szansę. I to też mi sprawia frajda. Jak wprowadza fajnie młodych do tego, do większego grania. Jak teraz widzę, że powyjeżdżali trochę, to jest ogromna satysfakcja. No dobrze, kolejny telefon, halo. Halo, cześć. 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 Agnieszka z tej strony, z okolic Poznania, Swarzędz konkretnie. Swarzędz, pozdrawiamy Swarzędz. Dzięki. Ja tutaj jestem kibicem od 12 lat, kotłowym kibicem można powiedzieć. Także chciałam tutaj naprawdę serdecznie podziękować, Łukasz, za te wszystkie lata, za to, że trzymałeś drużynę w ryzach nieraz, kiedy trzeba było naprawdę na ostatnim meczu derbowym, łezka mi się zakręciła wokół niesamowicie, jak schodziłeś z boiska, to na początku. No i mam takie pytanie właśnie, gratuluję w ogóle nowej roli w klubie, bardzo fajnie, że zostałeś. No i chciałam właśnie zapytać tak konkretnie, bo czytałam takie szczątkowe dosyć informacje, czy możesz powiedzieć już tam dokładnie, jaką rolę będziesz pełnił? Cześć, jeszcze raz, tak, dziękuję za pytania. Oczywiście, że na nie odpowiem odnośnie roli. Od 1 lipca będę dyrektorem scoutingu Akademii Lecha Poznań, czyli już za chwilę. Za chwilę od 1 lipca, także fajnie, że ci będę odpowiedzialny za to, żeby ściągać, obserwować, ściągać zawodników do. Czyli w jakim wieku zawodników do akademii? No wiesz co, teraz takie roczniki 2,8, 2,9, czyli młodzi chłopacy. 2,10 pewnie, jak ktoś mnie podpyta, nie wiem, odnośnie rezerw albo U17, U18, to też chętnie. A nie chcieliście przejąć braci Żuków? Wiesz co, z tego jakieś bardzo szczątkowe informacje mam, bo to był temat już jak gdyby przed moim przyjściem. Jakieś rozmowy się toczyły? Nie znam szczegółów, nie znam szczegółów. Wiem, że tata prowadził te rozmowy, nie wiem czy... Ma sens jakby analizować grę 13-letniego chłopaka, nie lepiej zaczekać jeszcze 2-3 lata. Czy w ogóle da się odróżnić 13-latka, który może zostać zawodowym piłkarzem od takiego, który nim po prostu nie zostanie? Nie mówię o jakichś złotych, wiesz, dzieciach, gdzie ktoś ma ewidentnie niesamowity talent, ale czy to nie jest po prostu przerost formy nad treścią, że szukamy wśród dzieci ze szkoły podstawowej potencjalnych zawodników na ekstraklasę? Wiesz, to tak i nie. Tak i nie. Jak masz 13-14-latka, to jego potencjał możesz ocenić, możesz zobaczyć, szukasz na nie prawego pomocnika albo szukasz, skupię się na prawym pomocniku, no to musi być szybki, musi być przebojowy, musi mieć decyzję o tym, że chce kogoś dryblować, musi mieć, wiesz, jak analizujemy zawodnika, to tych punktów odnośnie których analizujemy jest dużo i to może zobaczyć, natomiast pewność, czy coś z niego będzie, nie masz wielki. Ale czy to nie jest robienie też krzywdy tym dzieciom, wyrywanie ich ze środowiska, w którym dorastają, wyciąganie ich od rodziny? Czy tak naprawdę to nie jest moment, w którym poniekąd psuje się tych dzieciaków? No bo być może lepsze by było dla nich, gdyby w tym swoim lokalnym klubiku pograli do 15-16 roku życia, chodzili normalnie do szkoły, mieli swoich znajomych, zamiast ich zabierać stamtąd i wrzucać do jakiejś bursy. Wiesz co, ja niedawno, już chwilę temu, wypowiedzi Zbigniewa Bońka i podpisuję się o nią absolutnie, bo właśnie odnośnie tych młodych chłopaków, ja uważam, że widzę też, mój syn trenuje, że niektórzy rodzice wożą dzieci po godzinę, półtorej, po 50-100 km na trening. Ja uważam, że to jest głupota. Ja uważam, że to jest głupota, bo na ten trening trzeba dojechać półtorej godziny, trzeba zrobić trening, półtorej godziny wrócić i tak naprawdę bardzo dużo dzieciństwa tym dzieciom zabieramy. Uważam, że taki optymalny moment na to, żeby zawodnik przyszedł do akademii, tak jak powiedziałeś, 14-15 lat, żeby do 8 klasy oni
trenowali w klubie, mieli swoje dzieciństwo, mieli swoich kumpli, mieli rodziców blisko siebie. Zabieranie ich w wieku tam 11, 12, 10 lat i obiecywanie złotych gór, że on będzie piłkarzem, to jest głupota. To jest głupota. Ja absolutnie się pod tym też nie podpisuję. Ten moment, taki 8 klasa, wyjście do liceum, gdzie już powstają akademie. Trzeba tutaj troszkę się spociłeś. Troszkę mi tutaj poleciało. Dobra. To jest dobry moment. Okej. Okay. Jesteś jeszcze z nami? Jeszcze jedno pytanie takie. Czy Łukasz, śledziłeś kiedyś artykuły na swój temat pomeczowe albo bardziej memy, szczególnie po tej sytuacji z autokarem i z kibicami? Wiesz co, nie, odnośnie tego trałkowania to oglądałem trochę. No bo to musiałem, bo przynosili chłopacy, natomiast ogólnie nie żyją w social mediach, nie. Nikt nie był w stanie mnie lepiej ocenić, ja sam siebie albo trenerzy, nie było mi to potrzebne, a też byłem człowiekiem świadomym, wiedziałem, że tam w pewnych momentach za dużo laurek nie ma, to sam dokładał towaru nie będę i dlatego też odnośnie tych social mediów, czemu nie miałem Instagrama, Twittera i takich rzeczy, no jak mi to przeszkadza, to tego nie robię i mogło mi to przeszkadzać. Ja przeczytał, no nie wiem, ma 10 komentarzy, 8 jest dobrych, 2 jest negatywne, no to bardziej wierzył tymi negatywnymi, a nie tymi pozytywnymi. Mi to nie było potrzebne i dlatego też nigdy tego nie słuchałem, nie czytałem. Okej, rozumiem. Dzięki bardzo. Dziękuję powodzenia bardzo. I mam nadzieję, do zobaczenia. Do zobaczenia. A teraz krótka przerwa reklamowa, ale nie do końca, bo ma to związek z Łukaszem Trałką. Niedługo w Kanal Plus Online, mianowicie 17 lipca będzie premiera odcinka Liga Bez Filtra. Odcinek, który dotyczy właśnie ciebie. Tytuł, z tego co widzę, brzmi Ostatnie Trałkowanie. Oj, zaleg, ostro poszedłeś. Te memy się kręcą. No i dla widzów kanału sportowego specjalna oferta. Za pierwsze 3 miesiące płaci się zaledwie 20 zł miesięcznie, więc znacznie mniej niż klasycznie. A link do oferty Kanal Plus znajdziecie pod filmem na YouTubie. Wracamy do rozmowy. Powiedz mi, bo miałeś szczęście do oryginalnych prezesów, to Wojciechowski był bardziej oryginałem, czy Antoni Ptak? Nie, no zdecydowanie Wojciechowski. Prezes Wojciechowski, nie ma takiego drugiego, do tej pory nie było, nie wiem, czy się trafi. Tak. No, natomiast wiesz, jeśli chodzi o Antoniego Ptaka, tutaj o prezesie Wojciechowskim pewnie trochę pogadaliśmy i dużo osób tak. o nim czytało i wie. Znowu coś, poczekaj. Czy tu jest... Dajcie jakąś chusteczkę może. Dajcie jakąś, o niech to się... Albo ręcznik. Albo ręcznik, bo to przecież jest człowieku, leci to. Przez to, że tylu Brazylijczyków przyjechało, no to akurat, że tylu się ściągnął niepotrzebnie, aż nie wiem, 25, 30 to przyjeżdżało. Niektórzy byli w ogóle przypadkowo, nie wiem skąd zabierani, z trzecich, czwartych lig albo w ogóle, wiesz, spod... Ale z samym Antoni Ptakiem miałeś do czynienia na co dzień, czy nie? Nie. Albo z jego synem? Bardziej z Dawidem. Dawid był przy piłce, był w szatni, był na różnego rodzaju... No, znany z tego, że rzucił cukierniczką w jednego trenera. Którego? Czyli będę w Pogoni, no. A nie w Liborapale? Był Liborpala? Był Liborpala, ale no. poczekaj, tu, ale mam ręcznik dobry. Swoją drogą przed programem obiecaliście nam włączyć klimatyzację, mówiąc, nie czuć jej tutaj. Co się z tym dzieje? Bo jest tutaj gorąco jak... Ale nie wiem, czy przez te pytania, nie, jest okej. Okay. No, Antoni Ptak ściągał i tam dużo historii takich, wiesz, niepotrzebnych. Szkoda, bo też miał duży potencjał na to, żeby głównie z Pogonią później zrobić dużo więcej niż zrobił. Jak było 5-7 na początku, jak przyjechałem, też było okej. Natomiast później, jak to się rozrosło do 20, tam 20 paru Polaków było przez chwilę, 4-5, to już sensu nie miało większego. Na mecz ligowy u siebie masz 400 km, to też. A ilu tak tych Brazylijczyków było piłkarzami procentowo? Na 25 z 4. A reszta 5. To co? Reszta, wiesz, kochała grać w piłkę, nie? Kochała grać w piłkę i chciała znowu wyjechać. Nie, to taki, no wiesz, Edian Radina, wiadomo. Tak. Edian Radina, piłkarz, był taki Clayson, Amaral, który przyjechał, grał w Benfice, Fiorentinie, trochę klubów pozwiedzał i pozwiedzał, w kilku dobrych klubach grał. A Jules Simar, Batata, a tak kilku było takich, wiesz, przypadkowych zupełnie. Mm-hmm. 431 meczów w Ekstraklasie, piąte miejsce w historii, jeśli chodzi o dorobek meczowy.
którego miejsca się spodziewałeś, gdy zaczynałeś grać w piłkę? Ilu meczów w Ekstraklasie spodziewałeś się, gdy zagrałeś ten pierwszy? Ile meczów traktowałeś jako swój potencjalny osobisty sukces? Wiesz co? Nie. Zaczynałem, jak trafiłem do Ekstraklasy, jak trafiłem do klubów ekstraklasowych, nie myślałem w ogóle w kategoriach wyniku, ile meczów będzie mi dane zagrać. Pierwszy raz, kiedy tak grubiej się zastanowiłem, ale tak na poważnie, to było 300. Mówię, to już jest szmat czasu. To już jest trochę lat grania, trochę lat utrzymywania się na poziomie ekstraklasy i to był pierwszy taki moment, w którym się mocniej zastanowiło. I też przychodząc do Warty, nigdy bym nie pomyślał, że zagram w ekstraklasie jeszcze. Nie, idąc do Warty, to już myślałem, że w Warcie zakończę i zakończę pewnie w pierwszej lidze. No nie, jak to powiedzieć, no nie śmierdziało, że możemy wejść do ekstraklasy. Tam, wiesz, cała ta historia warciana, jak to tam wyglądało od środka, jak wchodzisz do szatni, jak ta szatnia wygląda, jaką ekipę spotykasz, no to jest niesamowita historia, powiem ci. Już to chyba mówiłem ci tak, przynajmniej na parę rozdziałów książki albo na dobrą książkę. Wchodzisz do szatni, oprócz ciepłej wody nie ma nic, to po prostu grzyb, nie wiem, kurz jak lecie, jak pada deszcz, to wiaderka wiesz, w którym miejscu podstawić, żeby nie padało. Jak włączasz laptopa, to nie możesz włączyć tego wiatraczka, bo jest tak gorąco, bo wywali prąd. No kilka historii takich, jakbyś zobaczył tą panią, która sprzedaje w okienku, która nam wydaje obiady na wyjazd, jak jedziemy z trening, po treningu obiad i wydaje obiad. One były przepyszne, naprawdę były smaczne. Jak dostawałeś spaghetti, to miałeś kilogram na talerzu albo półtora i najadłeś się do wieczora. Jak kładłeś się na siłowni, żeby coś porobić, jakieś, wiesz, poćwiczyć, kładziesz się nagle, tu rośnie, nie wiem, kania jakaś, nie wiem, grzyb, rośnie grzyb kołucha, mówisz to nie do wiary. I przychodzisz do szatni i albo to kupujesz, albo w tym fajnie się czujesz i całą tą, co tam ratowało to wszystko, tą Wartę w tamtym momencie, ekipa. No ekipa była, no nie mogę o nich nie wspomnieć, no ekipa była niesamowita. Tacy prawdziwi ludzie, tacy, którzy, wiesz, oni za to, że są w pierwszej lidze, no są mega szczęśliwi. Wcześniej grali w drugiej, trzeciej ligach, udało się awansować do pierwszej. Nikt z nich też nie pomyślał o tym, że możemy wejść do ekstraklasy, jak nagle wchodzi Trałka. No wiesz, no, chłopa znali trochę z Lecha. Ja mówię, co on tu robi? Ten, wiadomo, że nie jest za kolorowo, patrz jakie warunki, pewnie będzie marudził, nosem kręcił, jak on się tu odnajdzie, wiesz. A tu nagle po tygodniu się okazuje, że on jest, wiesz, normalny swojak, tak jakby, i bawimy się dobrze, gramy. I to tak się ubrało, ten trener Tworek, ta ekipa, i nagle udało się, no nie wiesz jak to przeleciało, że udało się awansować do ekstraklasy. Nikt to nie mógł wierzyć, no to było nie do wiary. Mhm. Jak można być zawodowym piłkarzem i być uczulonym na trawę? No, to jest dobra historia. No jestem alergikiem, no. Uczulonym na trawę, drzewa, jakieś tam, wiesz, historie różne. I to przez lata doskwierało mocno. Wiesz, no, jak idziesz na treningu, ta trawa jest głównie, wiesz, przed treningu skoszona, jak jest podlewana, ona żyje, tam te piłki latają i kicha cały czas, wiesz, no, oczy swędzą, ona skręci. Oczulałem się parę razy, wiesz, tak normalnie, że zastrzyki i testy, wiesz, te przecinają ci tutaj te rękę, patrzą, co jest uczulone. Oczulałem, prawie 3 lata chodziłem. No, taki minus mam do siebie, że tam czasami nieregularnie, ale chodziłem przez 3 lata. No i przyszło lato i znowu kicham, jakbym nie odczulał się. I słuchaj, historii. Nagle kumpel mówi, że jego wziął syna, też ma problemy z alergią. Naprawdę, co powiedziesz? No. No przecież będę musiał cię wyśmiać. Ale poczekaj, nabiorę z nas. Posłuchajcie. Nabiorę z nas, mówi, że pojechał tam, zbadał się, wyszło mu na testa uczulony i odczulili go i że jest lepiej. Ja mówię, to trzeba nie spróbować, a że mój syn ma też problemy wiesz, z alergią, to jedziemy. I pojechałem do pani i dała mi 2 kule. 2 kulki do ręki i kazała się położyć do łóżku. No i położyłem się do łóżku, wziąłem te 2 kule do ręki i takim czymś pomachała w tą i w tą.
I mówi, że na co jestem uczulony, taki test alergiczny. I mówi, wychodzi mi na trawę, na drzewa, na kurz, na coś tam jeszcze. No miałem tych punktów parę, na bez dokładnie, na jakie drzewo konkretnie, na jaką trawę. I dobra, następne spotkanie, mówi, że odczulamy się na co. Ja mówię, no na trawę, bo mi najbardziej doskwiera. I wziąłem te dwie kule, proszę położyć, pół godziny odczulania. I pani mówi, że następnym razem jak przyjdę, to zobaczymy, czy mi odczuli, jak nie, to powtórzymy. No i a mój organizm jest tak dobry, wysportowany, że mi to przyjmowało od razu. Odczulałem się w kwietniu albo na początku maja i mega mi to pomogło. To są jaja. Przez to, że trzymałem te kule. Nic więcej się nie wydarzyło. I chodziłem tam na parę tych odczuleń. Czekaj, miałeś, nie wiem, no, ale miałeś alergię. Dali ci do podtrzymania kulki i powiedzieli, no, że już nie masz tej alergii. No poczekaj. No. I przestałeś się umieć, tak? No nie, że to mnie odczuli. Wiesz o co chodzi, że tam są jakieś... Trzymanie kulek. Ale nie, jakieś tam musiały niewidoczne prądy przechodzić. No gdzieś... Jakie prądy? Ale nie kicham. Nie kicham oczy. Kichanie też się nie jest najgorsze. Oczy swędzą. Jak oczy swędzą... I uważasz, że ci to przeszło, bo trzymałeś kulki? No nie, jak nie drapię, to mi przeszło. Na razie. No nie wiem, jak wy... Wiesz, ten okres taki pylenia... A chodzisz do wróżki też? Nie, albo... nie, ja nigdy w takie rzeczy nie wierzyłem, ale mówię... Cyganie ci wróżą? No ale poczekaj, co mi przeszkodzi? Ja nie wiedziałem, że to się kule nawet trzyma. Nakazałem się położyć, dałem, to co? No mówię, trzymam. I pomogło, zobaczymy. I poznałem tą panią i zobaczymy, jak przyjdzie marzec, kwiecień, maj następnego roku i jak zacznę kichać. No lepiej, żebym nie kichał, nie? Lepiej, mam nadzieję, że to pomogło na chwilę przynajmniej. A dobre było 2 miesiące, jak nie kichałem. Warto, bo mówię ci, a ty nie masz. Nie, jestem załamany po prostu, że ktoś inteligentny może wierzyć w to, że potrzyma dwie kulki i ja przestanie pierdę. Być chory na coś. A jeszcze inne schorzenia leczysz w ten sposób? Ja nie mam żadnych schorzeń, nie mam, tylko wiesz, widzisz, zdrowy jestem, fit, tu się trzymam. Na początku mi tu się guzik rozpiął, ale to tak nie... Jak miałeś problemy z Achillesem, też poszedłeś trzymać kulki, czy do chirurga? Ale poczekaj, poczekaj, to wszystko było inaczej niż myślisz. To... Pomogły mi te kulki, można w to wierzyć. Ja nie szedłem z wiarą, ale z nadzieją i ta nadzieja dała mi... Nie kicham na razie. Okej. Okay. Lubisz Edytę Górniak? Edytę Górniak? Nie znam jej. Mogę, żeby mielibyście wspólne tematy jakieś. Ona wierzy w coś? We wszystko w zasadzie. No. To nie, to ja, to poczekaj, ja tylko w te kule ujrzę w razie. Mam nadzieję, że nigdzie więcej nie będę musiał iść. Dobra, drodzy rodzice, nie bierzcie na poważnie tego programu. Jak wasze dziecko jest chore na alergię, i czy ale poczekaj, co? Najlepsze jest to, że mojemu synowi też pomogło. No. No dobrze, odbierzmy telefon. Halo. Cześć, Marek z Warszawy z tej strony. Cześć. Cześć. Miał być trochę hejtu, ale no, ciężko hejtować wasze, bo naprawdę fajny facet. Łukasz, mam takie pytanko, dwa pytanka do ciebie. Jako kapitan Lecha przez bardzo długi czas nigdy się nie wypowiadałeś jakoś zbyt negatywnie ani o Legii, ani o kibicach. Nie było tego słychać ani nigdzie. No może z racji tego, że nie jesteś też trochę na tych social mediach, to nigdy nie było słychać jakiegoś takiego hejtu ani nic takiego. No ale przychodzi do Lecha nowy zawodnik, obcokrajowiec i w pierwszym wywiadzie za tekstem, że on pije kawę i myśli o tym, jak bardzo tej Legii nienawidzi. Co ty jako kapitan sobie myślisz o takim człowieku? No głupek. Okej, okay, bardzo fajnie, konkretnie, dzięki, śliczne. Wiesz co, nie, to jest... obojętnie o kim by to nie powiedział, czy powiedział o Lechii, o Legii, o Pogoni, obojętnie co, no wiesz, ani w lidze był 3 minuty, a może nawet nie, i ja to odbieram takie, wiesz, trochę... Zdobywanie łatwych lajków, trochę niczym. Tak, trochę takie pajacowanie, ja tego nie lubię, staram się, wiesz, normalne, proste, czyste relacje, no nie, nic nie robić na pokaz, no. Ja czasami też... Myśli... No, dobra. A jak on na przykład przychodził do Lecha, na pewno przychodził z dobrym kontraktem, jako obcokrajowiec i tak dalej, denerwowało cię, że zarabia więcej prawdopodobnie niż chłopaki, którzy zostawiają serce i nogi do Lecha od ładnych kilkunastu lat? Wiesz co, nie. Nigdy nie zwracałem uwagi na to, kto ile zarabia więcej. Ja się dogadałem na tyle zostałem oceniony. Ja się nie na to mówię zgodziłem. O tobie, mówię o tym. Nie, no ogólnie nie ma z tym problemu. Nie ma z tym problemu, że ktoś zarabia mniej, więcej, a nie wiem, zarabiasz więcej, grasz gorzej od tego, co zarabia mniej. Tak, te historie nie żyją w szatni. To od razu to ucinam i czasami widzę jakieś tam, chodzą takie głosy, że ktoś tam niezadowolony, bo zarabiał tyle, albo tam ktoś napisze o tym. Nie żyją te historie. Może pojedyncze przypadki, ktoś tam gdzieś marudzi trochę, ale tak, żeby ten temat był w szatni, to ja nie zauważyłem, nie wiem. Okej. Okay. Jeszcze takie pytanko, pamiętny mecz Legii na Lechu i historia mamy
kurka wodna, dość. Co sobie wtedy myślałeś właśnie jako kapitan po raz kolejny? To był mecz, w którym Legia zdobywała mistrzostwo? W którym wygrywała 2-0, niestety do końca meczu nie dotarło, bo do końca mecz się nie odbył. Nie no, sam mecz to już okej, okay, ale no przed meczem dochodzi, że w ogóle dochodzi do takiego spotkania. To przeżywają mocno. Mocno nie jeszcze chodziło o Legię, no, ktoś przyjeżdża do nas i zdobywa mistrzostwo na naszym stadionie. To nie jest sympatyczne, to jest duże przeżycie, duże też doświadczenie. Ale no nie jest to łatwy moment. Nie chodzi nawet o osobę kapitana. Ogólnie wszyscy to przeżywali mocno, nie tylko zawodnicy, ale ogólnie społeczność. Cała społeczność Poznań. No, nie było fajne, też się skończyło. Wiesz, jeszcze pamiętam dobrze ten mecz do straty pierwszej bramki. To mi się wskazywało, że będzie to słaby mecz. Pamiętam chyba Wujadinowicz podał do Janickiego za krótko, przejął to Nikolic i bramka na 1-0. Tak, fajnie grali. Tak, dobrze to pamiętam. Okej, okay, no to nic. Pozdrawiam serdecznie, powodzonka. Dziękujemy. Dzięki. No, trzymaj się. To ja od razu dopytam, jakie masz podejście do tak zwanych rozmów motywacyjnych, do ingerencji kibiców w życie drużyny? Wiesz co, ale mnie tu coś, co? Lampa zaczęła mi ich w oczach mienić. Jakie mam podejście, wiesz co, z racji musisz tego, że... kulki wziąć. Musimy ci jakoś zorganizować. No ty się śmiejesz z tych kulek, to widzisz to. Kurde, żeby przyszło następne lato, żebyś kichał jak i przywiązać te kule. Ale to ta pani musi machać tym bębem. Jakie mam podejście do tego? Znam to środowisko, bo z racji tego, że byłem długi okres czasu, długie lata w Lechu, a ta społeczność jest bardzo mocna, ona bardzo, bardzo żyje. Ogólnie Lech w Wielkopolsce to jak religia, większość osób żyje Lechem, większość albo praktycznie wszyscy znają wyniki, interesują się tym sportem. Jak poznasz trochę świat kibiców, jak oni to przeżywają, jak oni są zaangażowani w to, jak oni jeżdżą i tak dalej, wydają siano, zwalniają się z roboty po to, żeby mieć trochę radości i to się zdarza raz na jakiś czas, że przegrywasz, to za chwilę coś wygrasz, to sport, wiadomo, możesz przegrać też. No, ale jak ktoś się ciągnie od jakiegoś czasu, no to ta frustracja tak narasta, że na samym końcu jesteś w stanie ich zrozumieć. Ja jak idę na stadion, nie wiem jak ty, idę na stadion i widzę jakiś mecz, ja też emocjonalnie do tego podchodzę i też czasami po prostu jak możesz tak rzucić, albo jak możesz tak podać, no czemu nie wróciłeś, wiesz co chodzi? No i też bym czasami przeknął pewnie i zareagował mocniej. Później są rozmowy motywacyjne. Poczekaj, później przychodzisz do domu i jednak przychodzi ta chwila refleksji i mówisz, no kurde, no... tam mogło się to wydarzyć, po to stadę, żeby jakieś te emocje podawać. Ale nie idziesz dzień później na trening powiedzieć, taki owaki, jak jutro przegracie, czy za tydzień przegracie, to was nie ma, jesteście pozamiatani na mieście. No tak, tylko tak jak na początku powiedziałem, jestem w stanie trochę ich zrozumieć, że oni to mocno przeżywają, jeżdżą i tak dalej, ta cała historia. Natomiast jak przychodzą, to też oni uważają, że to jest ostatni moment na to, żeby może gdzieś tam jakąś pobudzić zespół do tego, żeby coś za chwilę lepszego się wydało. No nigdy w życiu w Lechu się nie zdarzyły jakieś historie, żeby ktoś tam, wiesz, mocniej zareagował albo ktoś miał większe problemy. No to bardziej było na zasadzie takie, żeby zmotywować. I byłem parę razy przy tych rozmowach, nigdy nic większego się tam nie wydarzyło. No dobrze, czas na ostatni telefon dzisiaj. Czy jest ktoś z nami? Tak, halo? Jestem, halo, cześć. Cześć. Sławek Zdańska. Mam krótkie pytanie do pana Krzysztofa. Czy mógłby pan, bo oglądam różne programy z panem, do pana Łukasza też będę miał, do pana Krzysztofa, ponieważ oglądam różne programy, więc pytanie, jakby pan tak umieścił siebie, bo jeżeli chodzi o poglądy lewicowe, prawicowe to jest maksymalne, to jest plus 10, a lewicowe minus 10, a 0 to jest centrum. A do pana Łukasza mam takie pytanie. Nie będę ukrywał, że miałem jako kibic Lech i Gdańsk negatywne zdanie. Chodzi mi o odejście, w jaki sposób pan z Gdańska odchodził. No, chodzi o to, że pan tam wcześniej po cichu już był ułożony z Lechem i tak chyba troszeczkę nieprzyjemnie to się skończyło, ale teraz słuchając pana, no jakoś tak podoba mi się, że pan tak szczerze o różnych rzeczach mówi i jakoś tak zdobyło mój szacunek i chciałem spytać,
Czy pan może cokolwiek o tym powiedzieć jeszcze o tych czasach z Lechii? Czy pan z kimkolwiek potem miał kontakt? To chyba na tyle. Dziękuję, pozdrawiam. No to powiedz o tym odejściu swoim. Rzeczywiście nieładnie się zachowałeś? Tak i nie. Chyba bardziej nie nawet, wiesz? Wiesz co, to ja... To też mamy czas, żeby to powiedzieć? Czy... No dawaj. Tak, ostatnia historia, co? Ja przychodziłem do Lechii i przyjechałem na testy. Do Lechii Rady Michalski zadzwonił na mnie, żeby przyjechać na testy. Byłem po operacji stawu skokowego. Miałem wycinaną tam fragment kości, który mi przeszkadzał po prostu w bieganiu. I byłem po tej operacji świeżo, tam tydzień czy półtorej. I zadzwonił do mnie Radek Michalski, czy nie przyjadę na testy. A z racji tego, że nie miałem żadnego klubu już i nikt do tej pory nie dzwonił, to były święta Bożego Narodzenia. Mówię, tak, przyjadę. Natomiast też, żebyś miał na uwadze, że no przez 2-3 tygodnie nie będę w stanie, bo to nie była jakaś trudna operacja, nie będę w stanie jeszcze normalnie zagrać meczu, funkcjonować. Mówi, nie ma problemu, przyjedź, damy ci czas, będzie dobrze. Mówię, dobra, zapakowałem auto, pojechałem na drugi koniec Polski do Gdańska. Mieliśmy parę treningów. Nie mogę piłki kopnąć z prostego podbicia. Przychodzi sobota i trener Kubicki mówi, że Łukasz, trzeba zagrać. Trzeba zagrać, bo no, przychodzi na testy, prezesi też chcą cię zobaczyć i tak dalej. Ja mówię, trenerze, no, średnio z tym kopnięciem piłki, no nie mogę gdzieś tam pokazać się z dobrej strony. Mówi, nie ma problemu, zagrać w tym środku, tam wiesz, na jeden, dwa kontakty, wszystko jest okej, tak żebyś tylko tam pobiegał. Ja mówię, dobra. No, zagrałem ten mecz i później nie byłem na tym meczu. O, z grania to dużo powiedzieć. Nie szło mi za bardzo. Na drugi dzień gdzieś tam czytam gazety, przychodzę do szat i pytałem się o trachukę trenera, mówi, przyszedł jego na boisko, nie było, nie widziałem. No i nic. Za parę dni pojechaliśmy na obóz do Kołobrzegu i też do ostatniej minuty wyjazdu nie było wiadomo, czy pojadę na ten obóz. Poszedłem do magazynu po sprzęt, a szeryf mi mówi, że no, nie wiadomo, czy jedzie, że ci sprzęt nadawał. Dali mi ten sprzęt, pojechałem do Kołobrzegu, 10 dni w Kołobrzegu, średnio mi szło. Ta kontuzja jeszcze mi doskierała, nie wyglądałem najlepiej. I przyszedł Radek z trenerem, że chcą podpisać kontrakt na półtorej roku. I ja mówię, super. I tam pieniądze też, no małe pieniądze, ale z racji tego, że nie miałem żadnego innego klubu, chciałem po prostu być w klubie, trenować. Wiedziałem, że jak wrócę do formy, to mogę coś tej drużynie dać. I podpisałem kontrakt, pojechaliśmy na pierwszy mecz. Runda rewanżowa w pierwszej lidze na Piast Gliwice. Przegrywamy 2-0, wchodzę w 60 którejś minucie, strzelam swojaka. Przegrywamy 3-0. Mówię, lepiej się nie mogło zacząć. Następny mecz u siebie chyba z Wisłą Płock. I trener wymienił 8 zawodników, 7. Z podstawowego składu. Niektórzy nawet na ławkę się nie załapali. Nagle patrzę, jestem w pierwszym składzie. Mówię, jest szansa. Zacząłem grać, wygraliśmy chyba 7 meczów z rzędu. Nie mówię, że to dlatego, że zagrałem, ale po prostu po tej zmianie wygraliśmy 7 meczów z rzędu i żarło niesamowicie. Do końca sezonu awansowaliśmy do ekstraklasy. Dalej żarło. Strzeliłem parę bramek. Naprawdę fantastycznie się czułem w Gdańsku. Miasto do życia, Trójmiasto, stadion na Trogutę, wiesz, dużo ludzi wtedy chodziło. Mhm. Może pewnie tyle samo, tylko stadion mniejszy i to fajnie się ta akustyka i tak dalej, to wszystko żyło. I rozmawialiśmy, i zostało mi po roku do końca kontraktu. Zostałem powołany do reprezentacji przez BHK-era i rozmawialiśmy z Radkiem na temat kontraktu. I były propozycje. Pierwsza, no nie chcę opowiadać o kwotach, nie wiem, kurde, bez kwot będzie ciężko. Zarabiałem tam, nie wiem, 5 zł i dostałem propozycję na... Nie, no ile, co to za tajemnica, no, po latach. No dobra, nie będzie. Dostałem propozycję wtedy 15 tysięcy czy 17, żeby podpisać. Zarabiałem 6 albo 7. Coś takiego. Mówię, wiesz, dla mnie było już okej, ale z racji tego, że miałem sygnał z innych klubów, ja powiedziałem, jak dostanę 20 tam parę tysięcy, to zostaje i nie ma problemu. Radek powiedział, że nie możemy ci tyle dać, za jakiś czas wróciliśmy do rozmowy, dał mi trochę więcej i tak dalej, a w międzyczasie dostałem propozycję 4 albo 5 naprawdę za dużo więcej. Za dużo więcej. Za... Poczekaj, nie to przeliczę. Polonia, no razy 3. Mhm. Razy 3, a z racji tego, że wcześniej nie zarabiałem praktycznie w ogóle gry, że sobie wiesz, z miesiąca na miesiąc. I dostałem z Górnika Zabrze, wtedy Zachęcia Kasperczaka z Jagiellonii. Zagłębia Lubin z pierwszej ligi, dostałem taką ofertę, że mówię... Największą dostałem wtedy z Zagłębia Lubin z pierwszej ligi i z Górnika Zabrze, Zachęcia Kasperczaka, jak była firma Allianz chyba, tak? Mhm. To płacili naprawdę tylko tak, Zagłębia Lubin, mówię, pierwsza liga, nie bardzo. Krok z tyłu. Górnik Zabrze może spaść, bo to było po pierwszej rundzie i był na dole w tabeli. Jak spadnie, pewnie nie wypłacą coś. No i przyszła oferta z Polonii i też była bardzo, bardzo dobra. I tu te negocjacje się przeciągały i podjąłem decyzję, że odchodzę.
że odchodzę do Polonii, podpiszę kontrakt z Polonią, mając, to było bardzo ciężkie, mając historię całą w Lechii Gdańsk, wyciągnęli troszkę rękę po mnie, zagrałem dobry rok i dobrze się tam czułem, bardzo dobrze się tam czułem i tak muszę przyznać, po prostu podpisałem z Polonią Warszawa, bo dostałem dużo lepszy kontrakt i poszedłem dla lepszego kontraktu. To była cała historia Lechii, odejścia z Lechii Gdańsk i nie odszedłem do Lecha, tylko do Polonii wtedy. Dwa ostatnie pytania ode mnie. Mhm. Ponad 400 meczów w Ekstraklasie. Ten taki najbardziej pamiętny, do którego lubisz wracać albo nie lubisz wracać myślami? Mecz z Wisłą Kraków, dający nam mistrzostwo Polski. Mhm. Najbardziej go pamiętam, bo to było ogromne ciśnienie, bardzo dużo doświadczeń wtedy zebrałem przed meczem, samo podejście do meczu i teraz się muszę przyznać, niech pewnie do tej pory tego nie wiedział. Ja dzień wcześniej miałem wesele siostry. Wesele swojej jedynej siostry na Podkarpaciu, w Rubczycach. Na drugim końcu Polski. Na drugim końcu Polski, no to było... I w klubie nikt o tym nie wiedział? W klubie wiedzieli, w klubie trener wiedział, było ciężko, żeby się tam dostać. Na początku było, że no nie mogę, natomiast moja jedyna siostra, byłem świadkiem na tym weselu, mówię, no ja tam muszę pojechać, a mając na jutro, na następny dzień, najważniejszy mecz pewnie w moim życiu. No ale ładnie to się poukładało, pojechałem na wesele, posiedziałem tam do 20, przyjechał po mnie kierownik, samochodem pojechałem do Poznania, także szybko byłem w Poznaniu przed 12 do spania normalnie, przygotowanie do meczu, no ale wiesz, jakby się nie udało, nie daj Boże, coś by się nie wydarzyło nie tak, jak powinno, no pewnie ta historia gdzieś by była mocniejsza. A jeśli chodzi o zawodników, z którymi spotkałeś się na boisku, nieważne czy w swojej drużynie, czy w przeciwnej, przez te wszystkie lata, kto zrobił na tobie największe wrażenie? Taki przeciwnik, na którego grałem, pomijając jakieś tam juniorskie reprezentacje, gdzieś tam jakieś, to w Ekstraklasie, jakbyśmy się mieli skupić, to Odzi Dziofłę. Odzi Dziofłę. Na początku, pamiętam, w pierwszym meczu pojechała Legia na Górnik. Wszyscy skreślili Odzi, że gruby opona, to tak. nie nadaje się, bo my tak lubimy, nie? Po jednym meczu albo najlepszy i ma pół roku spokój, albo najgorszy i niech jedzie do domu. I dobry był, szybki był, dobry technicznie, taka technika użytkowa fajna, z dobrym uderzeniem, ciąg na bramkę. No, później jak już zaczął grać, jak to się mówi, rozhuśtał się, to był, myślę, że najlepszy zawodnik ligi. Okej. Okay. Czekaj, jeszcze chciałem cię zapytać, aha, o to, co przed programem też rozmawialiśmy. Ty normalnie byś jeszcze grał w piłkę, gdyby nie to, że panicznie boisz się spadku. To znaczy, nie chcesz mieć spadku w swoim piłkarskim CV, bo jeszcze spokojnie byłoby zapotrzebowanie na twoje usługi w Warcie Poznań. Naprawdę taką różnicę ci robi to, czy spadniesz kiedykolwiek z ligi, czy spadłbyś kiedykolwiek z ligi, czy byś nie spadł? Wiesz co robi? Robi. Uważam, że to, wiesz, rok temu chciałem skończyć. Uważałem, że to jest idealny moment na to. Ja planując zakończenie kariery, chciałem mieć już połapaną, jak gdyby, chciałem coś robić zaraz po. Chciałem mieć robotę, kiedyś nawet powiedziałem, w sobotę kończę, w poniedziałek coś do roboty, bo bym długo nie usiedział i chciałem się czymś zająć, chciałem otworzyć nowy rozdział, chciałem mieć nowe, spotkać nowych ludzi, no wiesz o co chodzi, żeby mieć nową energię, żeby nie siedzieć miesiąc, dwa i pół roku, żeby ktoś tam zapomniał o tobie i później mieć jakieś tam, wiesz, prosić się, problemy, nie wiadomo jakie. Nie chodzi już o pieniądze, w ogóle po prostu, żeby żyć trzeba pracować, tak mi się wydaje, no może jakiś tam bodziec nowy. A druga sprawa, nie chciałem z Wartą spaść z racji tego, że co roku tam jest walka o utrzymanie i na razie nie widać, żeby się to zmieniło. I w tym roku też będzie walka o utrzymanie. I ta historia tak pięknie się ubrała, tak dobrze to wszystko wyglądało, tak dobrze się tam czułem i nie chciałbym zawieść nikogo, ani siebie samego, oczywiście wiadomo, bo nie chcę spać, ale całej tej warcianej rodziny nie chciałem, żebym odszedł po spadku i żeby, pewnie nikt by tego nie pamiętał za miesiąc, za dwa, natomiast ja do tego tak podchodzę, nie chciałem tego absolutnie Warcie zrobić i do ostatniego meczu chciałem, żeby mi się utrzymali i mógłbym spokojnie z podniesioną głową zakończyć i to samo zakończenie. Lepszego nie mogę sobie marzyć, mecz z Lechem u siebie. Piękna klamra, tak jest. Piękna klamra także tego programu. Dziękujemy bardzo. Moim gościem dzisiaj był
Łukasz Krałka. Myślę, że za jakiś czas możemy powtórzyć Hyde Park, bo dużo jeszcze zostało historii do powiedzenia, dużo telefonów do odebrania. Nie mówię, że za miesiąc czy za dwa, ale może za pół roku czy za rok dasz się namówić, żeby usiąść tutaj jeszcze raz. Dziękuję bardzo, nie mówię nie, było sympatycznie, nie ma się czego bać. Pogadaliśmy, pośmialiśmy się trochę na poważnie. Dziękuję za pytania, widzę również za spędzony czas. Tobie również. Dziękujemy. Do zobaczenia. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTube? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.